Halo, halo, wchodzimy live. Dobry wieczór, witam serdecznie w nocnym strumyku z programowania. Stała godzina, stała pora, godzina 19. Pierwszy stream po reaktywacji. Na początku proszę o informację, czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać. I jedziemy z tematem, ponieważ dzisiaj temat bardzo ważny, który wprowadzi nas do reszty. Dobry wieczór, kogo moje oczęta widzą. Jest, cześć, cześć, jeju, jak się cieszę, dawno mnie tu nie było. Teraz jest okazja, wow, jej, ile w ogóle znajomych jest u mnie na live streamie. Bardzo się cieszę, jest nas 346, prawie 350. Witam bardzo serdecznie. Ojej, ale ktoś mnie strollował, słychać, na pewno słychać. Siema. Cześć, siemka. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczniemy tego live streama. Ewentualnie, jeżeli będzie jakaś okazja do porozmawiania, bo widziałem, że już na czacie pojawiło się dużo ciekawych propozycji, żeby zrobić kolejne live streamy. Również mam kilka pomysłów. Omówię to w sekcji tak zwanych ogłoszeń parafialnych. A teraz wiem, że dużo osób zaplanowało swój czas po to, żeby uczyć się programowania. To więc dostarczmy content i najwyżej porozmawiamy sobie później. Jej już 372 osoby. Super, fantastycznie. Dobra, no to jest jakaś krótka prezentacja, ale tak jak powiedziałem, skupimy się dzisiaj na implementacji. Ja jeszcze tylko tutaj dostosuję sobie odpowiednio widok. Odpowiednio dostosuję widok. Sekundka. Dobra, jest. Tak, żebym widział wszystkie czaty. Dobra, no to co? Witam na wieczornym strumyku z programowania. Dzisiaj porozmawiamy o najefektywniejszej drodze. O, już mam literówkę. I to jest coś, co po prostu nie dostrzegam. Więc mamy dzisiaj drogę. Najefektywniejsza droga to tworzenia REST API na przykładzie Spring Boota. No po prostu droga do tworzenia. Skądś to skopiowałem, nie pisałem tego ręcznie, skądś to skopiowałem i pewnie skądś skopiowałem z błędem. Dobra, lecimy z tematem. Dzisiaj omówimy właśnie najefektywniejszą drogę do tworzenia REST API i wykorzystujemy do tego właśnie Spring Boota. Dwa zdania o mnie. Cześć, jestem Przemek Bykowski, trener, konsultant programowania. Z branżą IT jestem związany już prawie 9 lat. Na chwilę obecną mieszkam w Norwegii, gdzie jestem senior developerem, gdzie jestem team leaderem i odpowiadam za rozwój produktów SaaS-owych. Głównie zajmuję się tworzeniem rozwiązań w Spring Boocie, ponieważ bardzo go mocno kocham. No i oczywiście mnie znajdziesz na bykowski.pl. No i jeżeli chcesz zobaczyć mój kanał na YouTubie, no to te wszystkie linki podesłałem Ci oczywiście na bieżąco, są one dostępne. Również pod tym materiałem. Ale nie przedłużając, przytoczę dzisiejszą agendę, czyli to, co dzisiaj będziemy omawiać się w ramach dzisiejszego live streama. Przede wszystkim przypomnimy sobie podstawowe zasady REST API, jakie w ogóle, skąd ono się w ogóle zawiązało, jakie są reguły, jak je stosować, więc zbiór wiedzy teoretycznej. Później popiszemy nasz zbiór wiedzy teoretyczną wiedzą praktyczną, czyli wykorzystamy Spring Boota i wykorzystamy narzędzia dostarczane przez Spring Boota, takie, które właśnie umożliwią nam na stworzenie gotowego REST API. I zaczniemy testować to REST API, upewnimy się, czy te wszystkie reguły, które omówiliśmy sobie w punkcie pierwszym, są zgodne z tym, co zaimplementujemy. Później już omówimy bardziej szczegółowe zasady implementacji REST API, czyli poniekąd dobre praktyki, które powinniśmy stosować. No i to będą przede wszystkim, jak obsługiwać błędy, jak implementować DTO, w ogóle czym jest DTO, ograniczenie widoczności przesyłanych elementów, czyli to, co mówiłem na materiale wprowadzającym, czyli na przykład jeżeli mamy REST API i chcemy zawęzić widok, żeby na przykład dana osoba widziała tylko część tego, co zwracamy, a inna osoba kolejną część, czyli mamy taki podzielony rezultat z tego, co właśnie jest zwracane z naszego REST API. Oczywiście w szóstym punkcie mam taki przygotowałem prezent. Jest to podręczna ściąga, ponieważ tworząc REST API często zapominamy niektórych zasad, nie znamy niektórych zasad, więc żeby to wszystko mieć w jednym uporządkowanym miejscu, przygotowałem ściągę PDF, z którą się później podzielę. Po tym właściwym szkoleniu zapraszam do sekcji nieobowiązkowej, nadprogramowej, gdzie będę przekazywał dalsze materiały do nauki Springa. Powiem również kilka rzeczy o swojej książce,
No, stali bywalcy już tą książkę o niej słyszeli, ona cały czas jest w progresie, troszkę się zatrzymało w momencie, kiedy przeprowadzają się do Norwegii, no ale jest kolejne info, że już niedługo zostanie ona wydrukowana. O tym już powiem pod koniec livestreama, no i na koniec zachęcam do sesji Q&A, gdzie możemy sobie luźno porozmawiać na wszelkie tematy, nie tylko związane z livestreamami. I tak jak już sam się zdradziłem, no to te materiały, które dzisiaj będę prezentował na livestreamie, te rzeczy, które będę omawiał dzisiaj na livestreamie, one wszystkie są będą one w ramach właśnie mojej książki. Czyli to, co dzisiaj ja mówię tutaj na livestreamie, to wszystko jest w ramach poruszone w ramach książki, no ale o tej, nie uprzedzając faktów, na temat live, na temat samej książki opowiem pod koniec livestreama. Okej, dobra, no to co? Książka już jest legendarna, no coś w tym jest. Tutaj się pojawia dużo pytań, czy będzie zapis live'a. No to tak jak wspominałem, zapis z live'a jest dostępny bezpłatnie tylko dla osób, które aktualnie przebywają live, czyli dla 422 osób, które przebywają live, to szkolenie jest szkoleniem bezpłatnym. Później się zastanowimy, co z tym materiałem zrobić. Okej, ale dobra, lecimy. Na pewno pierwsza część, taka ta teoretyczna, będzie oczywiście, zostanie na kanale, natomiast z tą częścią praktyczną zastanowimy się, jak to rozegrać. W każdym razie pierwsza część, czyli teoria, będzie na pewno dostępna na kanale, część praktyczna, zobaczymy. I teraz tak, na początku omówmy sobie, czym w ogóle jest REST i na czym polega tak zwany model dojrzałości Richardsona, który jest na dobrą sprawę legendą, ale żeby dobrze zrozumieć REST API, to należy zrozumieć, czym w ogóle jest ten model dojrzałości Richardsona. Model dojrzałości Richardsona składa się z czterech elementów. No i pierwszy, level 0. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zerowy element, czyli on jeszcze nie na dobrą sprawę jest tylko i wyłącznie gruntem, jednak na dobrą sprawę on nie spełnia założeń, protokołu HTTP, na którym jest oparte, na którym na dobrą sprawę działają aplikacje RESTfulowe. Tutaj zazwyczaj wykorzystuje się SOAP albo jakieś protokoły typu RPC i od razu, żeby nie pozostać tutaj, żeby od razu dać wskazówki, ponieważ o samym SOAP-ie nie będę tutaj za dużo opowiadał, skupimy się o REST API, ale jeżeli ktoś byłby szczerze zainteresowany, czym w ogóle jest REST i przepraszam, czym jest odpalam materiał na YouTubie, dlatego tutaj podwójny dźwięk. Tak, jedna rzecz. Tutaj dodatkowe materiały od razu polecam. U mnie na blogu opisałem SOAP REST GraphQL, czyli jedne z najpopularniejszych stylów wymiany danych, czyli na dobrą sprawę alternatywa do SOAP-a. Jeżeli ktoś nie zna, zachęcam do artykułu, tutaj również znajdziesz w artykule link do YouTube'a, w którym pokazuję, jak implementować SOAP-a. Natomiast teraz pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy mówimy o levelu zerowym według modelu dojrzałości Richardsona, to mówimy między innymi o takim protokole jak SOAP, ponieważ on nie wykorzystuje możliwości HTTP, a do nich należą zasoby, do nich należą czasowniki HTTP. No i pierwszy level, czyli taki najbardziej podstawowy REST, który na dobrą sprawę nie jest ani elegancki, ani łatwy w obsłudze, natomiast już spełnia podstawowe założenie modelu dojrzałości Richardsona i można to nazwać uproszczonym restem, to jest nic innego jak odwoływanie się do resursów, czyli konkretnych zasobów. W momencie, kiedy tworzymy jakiegoś rodzaju API, no to API jest dostępne pod wskazanymi endpointami. Każdy z endpointów na dobrą sprawę jest unikalnym zasobem i w punkcie pierwszym, levelu pierwszym można powiedzieć, że w momencie, kiedy odwołujemy się do danego zasobu, no to wówczas odwołujemy się tylko i wyłącznie używając nic innego jak linków. I tutaj w tym momencie widzimy, że odwołujemy się tylko i wyłącznie do resursów, nie wykorzystujemy żadnych czasowników HTTP.
Natomiast w levelu drugim, czyli najczęściej wykorzystywanym, najbardziej praktycznym właśnie podejściu do tworzenia REST API, wykorzystuje się czasowniki HTTP. Czasowników HTTP jest na dobrą sprawę około 16. Na dobrą sprawę programista powinien znać w głównej mierze 4, 5, 6. No, takie podstawowe to jest właśnie GET, POST, PUT, DELETE. Te czasowniki HTTP zaraz omówię, natomiast należy teraz pamiętać, że w tym levelu drugim mówimy o tym, że posługujemy się, oprócz tego, że posługujemy się zasobem, to jeszcze posługujemy się dodatkowo czasownikiem HTTP. No i tutaj widać taką klasyczną różnicę, że tutaj w levelu pierwszym musieliśmy za każdym razem tą akcję, którą będzie towarzyszyło odpytanie naszego API, będziemy musieli zaznaczać w resursie. Natomiast każdą akcję, którą będziemy chcieli wykonać w ramach danej metody HTTP, no już odwołujemy się do tego samego. Te widać, że te resursy są na dokładnie tym samym endpoincie, natomiast różnią się tylko i wyłącznie czasownikiem HTTP. I na najwyższym poziomie mówimy o Hypermedia Control. Tutaj mi wcięło L, tutaj na końcu powinno być L, czyli nic innego jak Hypermedia. Na dobrą sprawę to podejście polega na tym, że w momencie, kiedy tworzymy REST API, to pojawia się następujący problem. Skąd użytkownik, który będzie chciał skorzystać z tego REST API, będzie wiedział, w jaki sposób odwołać się do tego API? Jakie są dostępne metody? Jakie są zasady? Jakie można przekazywać parametry? Jeżeli dana osoba nie widzi kodu, to tu pojawia się problem, ponieważ nie wiemy, jak z tego API skorzystać. I najprościej ujmując, Hypermedia Control pozwala... I tutaj właśnie mamy taki jasny przykład. Coś zacięło? Zawiecha? Przerwało stream? Już leci dalej? Był problem? Lag, dobra, krótki lag. Ok, dobra, już jest ok. Dobra. Jeżeli coś uciekło, to śmiało ja powtórzę, więc bez obaw. Czy powtórzę Hypermedia? Jasne, jeszcze raz przejdziemy sobie przez Hypermedia. Więc jesteśmy na etapie trzecim. W momencie, kiedy tworzymy usługę REST API, to pojawia się następujący problem. Użytkownik, który chce się dobrać do naszej usługi, do naszego REST API, często nie wie, z jakich metod może korzystać, jakie metody są obsługiwane, jakie dostępne są zasoby oraz jakie czasowniki HTTP w ramach tej usługi istnieją. Dlatego też na najwyższym poziomie Hypermedia Control mówi się o takim czymś, co się nazywa HateOS. I HateOS jest w pewnym rodzaju dokumentacją, dodatkowymi metadanymi, to jest najlepsze określenie, metadanymi danego API. Czyli możemy wyciągnąć dodatkowe informacje, gdzie jest dany zasób, jak się odwoływać do danego zasobu, w jaki sposób przekazywać dodatkowe parametry, jak można po prostu z tego API korzystać. Więc HateOS jest na dobrą sprawę metadanymi dla naszej aplikacji, dla naszego REST API. W momencie, kiedy jesteśmy deweloperami, to najczęściej dobijamy do poziomu drugiego. W przypadku poziomu trzeciego wymaga od nas się dużego nakładu czasowego, abyśmy zaimplementowali dane API. W większości przypadków programiści, którzy tworzą dane rozwiązania, dany kod, tworzą ten kod na potrzeby wewnętrznych aplikacji. Czyli na przykład jeżeli tworzymy aplikację typu Allegro, jakiś sklep aukcyjny, no to mamy frontend, mamy backend. No i na dobrą sprawę frontend odpytuje backend o to, żeby pobrać listę produktów. Backend natomiast nie świadczy usług na zewnątrz, czyli na przykład dla innych systemów, tylko i wyłącznie świadczy usługi dla aplikacji, która jest w ramach tej samej firmy, czyli w ramach Allegro. Dlatego też deweloperzy, którzy pracują nad takimi rozwiązaniami, najczęściej znają API i mogą w łatwy sposób zapytać, spojrzeć w kod. Natomiast w momencie, kiedy tworzymy API, które będziemy udostępniać innym, czyli na przykład bardzo moim ulubionym przykładem jest API, które dostarczane przez jest Microsoft, które służy właśnie do weryfikowania twarzy, czyli na przykład API jest nam w stanie powiedzieć na podstawie zdjęcia, czy jesteśmy uśmiechnięci, jaką jesteśmy grupą etniczną, ile mamy lat, jaki mamy kolor włosów, czy jesteśmy szczęśliwi i tak dalej, i tak dalej. Takiego rodzaju API jest często konsumowane przez różnych klientów.
Dlatego też w takim przypadku, kiedy tworzymy API, które będzie udostępniane dla szerszego grona społeczności, no to już na dobrą sprawę powinniśmy zaimplementować ten level trzeci. Ten level drugi jest na dobrą sprawę wystarczający w ramach firmy, w ramach której pracujemy i w ramach wewnętrznej komunikacji. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zaimplementowali ten level trzeci, jednak to wiąże się z dodatkowymi nakładami czasowymi, a tym samym finansowymi. Więc w ramach poniekąd oszczędności finansowych większość REST API nie decyduje się właśnie na wdrażanie Hypermedia Control. Okej, dobra. Tyle tytułem wstępu. Ok. Przejdźmy dalej. I teraz tak, wspomniałem o metodach HTTP i teraz prześledźmy te na najbardziej podstawowe metody HTTP. Tak jak powiedziałem, ich jest około 16-18. Jeżeli ktoś jest na czacie i może tutaj powiedzieć, no to niech podpowie, jaka to jest liczba. Na dobrą sprawę i sam wszystkich nie jestem w stanie wymienić, no i na dobrą sprawę nie ma takiej potrzeby. W momencie, kiedy tworzymy różnego rodzaju REST API, no to posługujemy się najczęściej 5 metodami HTTP, no i je musimy znać wyrywkowo. Przede wszystkim metoda GET. Metoda GET służy nam do pobierania danego zasobu. Metoda GET nie niesie wraz z sobą żadnego payloadu, czyli w momencie, kiedy wysyłamy żądanie na serwer, to nie przesyłamy żadnego dodatkowego ciała. Możemy tylko przesyłać w adresie dodatkowe parametry. Dlatego też to jest najczęściej wykorzystywana metoda do pobierania określonego zasobu według podanego identyfikatora. Mamy również metodę POST. No i metoda POST. Głównym zamiarem metody POST jest tworzenie nowego zasobu. Jednak należy również pamiętać, że metoda POST jest wykorzystywana znacznie szerzej. Zazwyczaj w momencie, kiedy żadna z akcji nie wpisuje się w ramach pozostałych naszych czasowników HTTP, czyli w tym przypadku POST, PUT, DELETE, PATH, GET, jeżeli żadna dodatkowa akcja się nie wpisuje w ramach tego, co chcemy zrobić, to wykorzystujemy POST. Więc jeżeli nie pasuje nam żadna inna metoda, wykorzystujemy POST. Nie wiemy, jaką metodę wykorzystać, nie wykorzystujemy POST. No i POST jest często również wykorzystywany poniekąd, przekątnie, również do pobierania danych. Na początku powiedziałem, że GET służy do pobierania danych. Natomiast POSTem również możemy pobierać dane, głównie z tego względu, że POST pozwala na przesłanie w żądaniu dodatkowego ciała, czyli możemy przesłać poszczególne elementy. Tak jak wspomniałem, mamy Google, nie Google, tylko Microsoft dostarcza API. Może od razu pokażę, bo to jest ciekawa rzecz. Face API. Microsoft Face API. Już sprawdzamy. Tu mamy piękny przykład. To jest nic innego jak API, które polega na tym, że przesyłamy właśnie do tego API, nasze zdjęcie i dodatkowe parametry, które chcemy odczytać. W odpowiedzi dostajemy JSON-a, który dodatkowo wyświetla nam informacje takie jak na przykład jak to zdjęcie jest wyśrodkowane, czyli na którym pikselu tego zdjęcia znajduje się twarz. Ale na dobrą sprawę tutaj możemy zobaczyć, tu jest face detection, verification, czyli możemy sprawdzić, czy na danych dwóch zdjęciach znajduje się ta sama osoba. No i wówczas to API pozwala nam powiedzieć prawdopodobieństwo, że w 93% to jest dokładnie ta sama osoba. Tak jak powiedziałem, to API jest znacznie szersze, ponieważ pozwala nam na wykrywanie dodatkowych informacji, takie jak na przykład emocje. No i oczywiście, jak chcemy skorzystać z tego API, no to jasną sprawą jest to, że musimy wysłać to zdjęcie, musimy dostarczyć to zdjęcie do naszego API. Natomiast nie możemy tego zrobić w GET-cie, mimo że chcemy pobrać dane na temat zdjęcia, ponieważ GET nie pozwala na przesyłanie dodatkowego ciała żądania. Na to pozwala między innymi POST i w momencie, kiedy będziemy chcieli właśnie wyciągnąć informacje na temat danego obrazka, no to musimy dostarczyć jakieś dane, no i te dane najlepiej przekazywać jest w poście. Kolejną z metod jest metoda PUT, no i ona służy na aktualizacji danego zasobu.
Często na rozmowach kwalifikacyjnych pojawia się pytanie, jaka jest różnica pomiędzy postem a putem, albo między putem a patchem, bo te metody są poniekąd bardzo podobne, no i należy dobrze je rozróżniać. Post przede wszystkim służy do tworzenia nowego zasobu, natomiast put służy do aktualizacji danego zasobu na podstawie identyfikatora. Czyli dostarczamy ID, identyfikator, dostarczamy ciało metody, no i aktualizujemy cały obiekt. Kolejną metodą jest delete, no i jak sama nazwa wskazuje, usuwa zasób na podstawie wskazanego identyfikatora. Ostatnią z metod, które dzisiaj omówię, to jest patch i patch aktualizuje część wskazanego zasobu. Jest jeszcze różnica pomiędzy putem a patchem, no i tutaj należy pamiętać, że put w głównej mierze służy do aktualizacji całego zasobu, natomiast patch służy do aktualizacji tylko i wyłącznie części zasobu. Czyli na przykład, jeżeli byśmy mieli zasób, którym jest człowiek, no i byśmy mieli imię, nazwisko, wiek, no to w pucie, jak robimy puta, no to teraz jeszcze inny przykład. Mamy człowieka, który ma imię, nazwisko, wiek. I teraz tak, get, w getcie pobieramy tego człowieka. W poście byśmy tworzyli nowego człowieka, w pucie byśmy pobrali danego człowieka i byśmy zaktualizowali jego imię, nazwisko, wiek, w delete byśmy usunęli danego człowieka, a w pafie byśmy zaktualizowali tylko na przykład i wyłącznie wiek, albo tylko i wyłącznie imię, albo tylko i wyłącznie surname. Więc tak to w skrócie działa. Ok? Tu jakieś się pytania pojawiają, ale ja sugeruję, żebyśmy te pytania pozostawili na sesję Q&A, ponieważ tutaj widzę dużo pytań, a ja nie chcę po prostu robić takich dygresji, bo by mogło po prostu nam to wszystko się pomieszać. Więc ja chętnie bardzo odpowiem na wszystkie pytania i widzę, że tutaj czat bardzo aktywnie mówi na temat rynku pracy, co mi się bardzo podoba. No widzę, że już 500 osób dobiło, więc fantastycznie. I teraz tak, ja jak najbardziej na wszystkie pytania odpowiem. I teraz tak, bardzo ważna tabelka jest taka, którą przygotowałem na dzisiejsze spotkanie i od razu mogę tutaj zdradzić od razu ściągę, którą przygotowałem w ramach tego live streama. Ja już tutaj ją pokazuję, jak ona wygląda. Tak wygląda ściąga, która pracuje. Ona jest oczywiście materiałem w mojej książce, natomiast ta ściąga na dobrą sprawę pokazuje najistotniejsze informacje na temat REST API, no i jak już, no i oczywiście również na temat samej tabelki, która jest tutaj bardzo, bardzo tematem istotnym, a teraz omówię na dobrą sprawę, jak działa ta tabelka, ponieważ ta tabelka mówi na dobrą sprawę nam o wszystkim, o tym, jak na dobrą sprawę powinna wyglądać implementacja REST API. Pierwsza metoda get, to już wiemy, ona służy nam do pobierania zasobu. W ramach REST API mówimy również o takim czymś, co się mówi impotentność. No i to mówi nam mniej więcej tyle, że ilekroć byśmy nie wykonali danego żądania do naszego REST API, to nie wpływa to na stan naszej aplikacji. Prosty przykład. Za każdym razem, kiedy wykorzystujemy metodę get, która służy nam do pobierania danych, o, ja się zastanawiam, czy teraz nie wcięło, bo w jednej chwili po prostu pojawiło się zero osób na live streamie, co jest raczej niemożliwe. Nie, jest git, dobra, no to super, bo tutaj na live stream pokazało mi, że zero osób na czacie. Ok, wracając do przykładu. Mamy tutaj metodę get. I za każdym razem, kiedy wywołujemy metodę get, no to pobieramy dany zasób. Czyli na dobrą sprawę, tu się nie może nic stać złego, ponieważ pobieramy nasz zasób, no i na dobrą sprawę nie zmieniliśmy stanu naszej aplikacji. Ten serwer, na dobrą sprawę aplikacja REST API powinna działać bezstanowo, czyli w momencie, kiedy pobieramy jakiś zasób, to na dobrą sprawę nic nie powinniśmy tutaj zmienić w jego zasobach. No i kolejną rzeczą jest to, czy ta metoda jest bezpieczna. Co znaczy bezpieczna? Czyli w momencie, jakbyśmy wykorzystywali na przykład bazy danych, ale o bazach danych powiem w następnych lekcjach, no to wiąże się to z tym, że może po prostu dojść do tak zwanych nieczystych danych albo na przykład zmienić stan bazy danych. Taka operacja, która nie jest bezpieczna, powinniśmy ją realizować w ramach transakcyjności, żebyśmy mieli pewność, że dana operacja nie wpłynie na stan bazy danych. Natomiast to mówię w ramach dygresji, ponieważ na temat baz danych będzie osobna lekcja.
W ramach get nie możemy przesłać ciała żądania, ponieważ get nam na to nie umożliwi. Możemy za to i powinniśmy natomiast ciało w ciele odpowiedzi, czyli jak już wyślemy żądanie i mamy odpowiedź serwera, no to powinniśmy dostać ciało odpowiedzi, czyli tak zwany payload. W odpowiedzi powinniśmy dostać payload do naszego klienta. I najczęściej wykorzystywanymi odpowiedziami, które dostajemy z geta, to jest status 200. Status 200 nam mówi o tym, że wszystko jest ok, bez obaw, więc powinniśmy tutaj zwrócić status 200, no i powinniśmy, jeżeli jest wszystko ok, natomiast jeżeli nie znaleziono danego zasobu, to najprędzej powinniśmy zwrócić 404. Mamy również metodę post, no i post, jak sama nazwa tutaj wskazuje, ona służy nam do tworzenia danego zasobu, więc ona nie jest impotentna. Czyli w momencie, kiedy tworzymy, kiedy wykonujemy metodę post, no to ilekroć wykonamy metodę post, no to za każdym razem zmieniamy stan naszej aplikacji restfulowej. Czyli w momencie, kiedy wykonujemy nowe żądanie, no i od razu zmienia się stan, ponieważ jest już kolejny zasób na naszym serwerze. Nasz serwer już nie jest dokładnie taki sam. On za każdym razem, kiedy wykonamy metodę post, zmienia swój stan. Czy jest ona bezpieczna? Oczywiście nie jest bezpieczna. Powinny tutaj być wykonane transakcje, ponieważ zmienia się stan baz danych również. Ciało żądania, no to oczywiście przesyłamy w poście ciało żądania, no i w odpowiedzi również możemy otrzymywać jakieś ciało. No i najczęściej możemy zwrócić status 200, jeżeli wszystko jest ok, albo 201 to jest bardziej precyzyjny status. Taki status powinniśmy zwrócić w momencie, kiedy udało się utworzyć nowy zasób. No i właśnie oprócz tego, że powinniśmy zwrócić status 201, to jeszcze dodatkowo powinniśmy dodać link do danego zasobu. W momencie, kiedy dany zasób już istnieje, bo możemy na przykład w poście przekazać również ID-ka, no i to również należy do nas ta implementacja. Czy powinniśmy sprawdzać, czy powinniśmy tworzyć nowy zasób? Ponieważ w poście powinniśmy również, oprócz tego jak mamy tego przykład imię, nazwisko, wiek, no to możemy podać również ID. No i w przypadku serwer, jeżeli na serwerze znajduje się już element z takim ID, no to już powinniśmy zwrócić konflikt. Na dobrą sprawę jest to implementacja, na dobrą sprawę opcjonalna, ponieważ różnie to aplikacje działają. Jedne na przykład zwrócają konflikt, drugie całkowicie ignorują to ID, które przesyłamy w tak zwanym body, czyli w ciele żądania. Więc tutaj musimy się przygotować na to, że wzorcowa implementacja jedną stroną, natomiast praktyka drugą stroną. PUT. No i tak jak wspomniałem, PUT służy do aktualizacji danego zasobu. Więc czy on jest idempotentny? Tak, jest idempotentny, ponieważ za każdym razem, jak na przykład zaktualizujemy imię, no to jak 100 razy wyślemy PUTa z nowym imieniem, to na dobrą sprawę cały czas imię będzie takie samo, więc tutaj nie zmieni się stan naszej aplikacji. Więc wysyłamy żądanie tylko i wyłącznie raz, zmieni ono się za pierwszym razem, jeśli w ogóle, i za każde kolejne odpytanie z tymi samymi parametrami nie wpłynie już na zmianę zawartości tego, co dzieje się po stronie aplikacji. Czy jest bezpieczne? Oczywiście nie jest bezpieczne, bo modyfikujemy w jakiś sposób stan, dokonujemy aktualizacji obiektu, więc tutaj również powinniśmy zadbać o transakcję, no i ciało żądania powinno być przekazywane, no i ciało odpowiedzi również. No i w odpowiedzi opcjonalnie albo zwracamy 200, albo zwracamy 204, czyli informacja, że się nam operacja powiodła, natomiast nie mam nic do zwrócenia do Ciebie, mój drogi kliencie, ponieważ 204 wykorzystujemy wtedy, kiedy aktualizujemy dany zasób, natomiast nie mamy nic do odpowiedzenia. 404, jeżeli nie znaleziono identyfikatora, bo oczywiście w PUT-cie musimy przekazać identyfikator. No i jeszcze 409, jeżeli w ciele zostało przekazane inne ID niż w ścieżce. To też jest implementacja opcjonalna, ponieważ często działa, ponieważ do danego zasobu odwołujemy się poprzez identyfikator podany na dobrą sprawę w resursie, natomiast w ciele może iść jeszcze raz identyfikator. Więc teraz co zrobić, jeżeli mamy w headerze, nie w tyle w headerze, co w paramsie mamy inny, w PAF-ie, przepraszam, w PAF-ie. W implementacji to pokażę, więc to się nam wszystko rozjaśni. Co jeżeli w PAF-ie mamy inny identyfikator niż w body? No, tu pojawia się konflikt, można się zastanawiać, a więc to implementacja również zależy od nas. W
przypadku delete'a, no to wiadomo, kiedy usuniemy dany zasób i jeszcze 100 razy znowu będziemy próbować usunąć dany zasób, no to na dobrą sprawę jesteśmy inadpodętni, bo każde kolejne żądanie nie zmieni nam stanu serwera. Oczywiście usuwanie nie jest bezpieczne, ciało żądania nie przekazujemy, to i ciało żądania przekazujemy tylko i wyłącznie w pafie ID-ka. W ciele raczej odpowiedzi się nie spodziewamy, więc tutaj może być status 200, no albo ewentualnie 204, czyli no content. Jeżeli dany zasób nie istnieje, no to wysyłamy 404. No i ostatnio patch, no i tak jak powiedziałem, patch aktualizuje część danego zasobu, no i na dobrą sprawę to jest dokładnie to samo co put, więc tutaj raczej się nie będzie można niczego nowego spodziewać, więc to dokładnie tutaj te zasady dokładnie są takie same, tylko należy pamiętać, że patch nie jest inadpodentny, ponieważ za każdym razem, a dobrą sprawę jest i nie jest, bo zależy to, co będziemy, wszystko zależy to, co będziemy przekazywać w danych, Dobra, chyba wracamy do żywych. Działa, No, tylko problem, że faktycznie, że było dużo osób było. Było ponad 400, teraz coś spadło do 24. Tylko problem w tym, że nawet jakbym chciał zostawić materiał na kanale, no to nie zostawię tego na kanale, bo przecież stream padł, więc nie mam jednocześnie zapisu. Tu się pojawia ten problem. Ale jest już, ja cały czas mam 24 osoby. O, ale w jednej, jeju, no 470 osób widziałem, 491, a teraz mam 26. Oj, no niedobrze, niedobrze. Zobaczymy, może będzie z tego zapis, może uda się wykrzesić z tego zapis. Jeszcze mimo wszystko rozebrę start recording, w razie czego, żeby mieć właśnie jakiś backup. Dobra, więc co, no trudno, no trzeba polecieć dalej, tylko teraz pytanie, w którym momencie się wszystko się urwało? Więc pytanie, nadal przycina? Działa? Nie, działa, dobra, jest ok. Ok, dobra, 255 osoby, wracamy do żywych. 300 u mnie, 310, dobra. Ja mam tylko małe pytanko, w którym momencie ucięło, żebyśmy po prostu zaczęli od tego momentu, w którym straciliśmy się? Na tabeli od put może zacząć, na metodzie patch, put. Patch. Wszyscy mówili na patch. O, dobra, no to lecimy. Ale ja widzę kiedy się zatrzymuje. Tylko chodzi o to, że no nie mam na tyle podzielnej uwagi, bo mam tutaj cały podgląd. Dobra, i teraz tak, na patch. No dobrą sprawę, patch jest kopiuj, wklej co put. Tylko patch wiąże się z tym, że aktualizujemy tylko i wyłącznie jeden element, natomiast put aktualizuje cały element. Czyli w pucie byśmy zaktualizowali na dobrą sprawę całego człowieka, jego imię, nazwisko, wiek. Natomiast w pafie byśmy tylko, patchu byśmy tylko i wyłącznie zaktualizowali tylko jego imię, jego wiek. Więc na dobrą sprawę tu i tu możemy mówić o impotentności. Na dobrą sprawę tylko i wyłącznie zmienia się ciało żądania. W momencie, kiedy zmienimy ciało żądania, no to wiadomo, ta metoda nie będzie bezpieczna i nie jest impotentna. No i oczywiście dokładnie tak samo jak w metodzie put, odpowiedzi są dokładnie takie samo, czyli 200, 404, 409 albo 200, 204, 404. No i oczywiście konflikt również może być, może on być wtedy, kiedy na przykład w pafie przekażemy dokładnie to samo inne ID niż to, co mamy przekazywane w body. Tylko najczęściej w body przekazujemy tylko i wyłącznie te elementy, które są nam niezbędne. Więc też na dobrą sprawę trzeba by było się postarać, żeby to żądanie nie wyszło. Ok, i jeszcze takie pytanie. Pytanie tutaj dla najbardziej zaawansowanych osób na czacie. Pytanie o statusy. Ponieważ mamy statusy, ile mamy statusów? Ile mamy grup statusów? Kto na czacie mi powie, ile mamy grup statusów? Oczywiście tutaj tutaj mówi Gregor, mówi 5, 4, 5, 5, 5, 5,
5, dużo osób mówi na 5, część mówi 6, Dawid jako pierwszy odpowiedział, że 6, no i Dawid ma rację, a zaraz powiem, czemu ma rację. Na tej planszy umieściłem statusy, najbardziej popularne statusy, ponieważ tych statusów jest kilkadziesiąt. Ja nie chcę wszystkich wypisywać, bo to mija się z celem. Najlepiej jest mieć przed oczami tylko i wyłącznie te podstawowe, a dalsze po prostu nauczymy się w ramach praktyki. Przede wszystkim status 200, no to jest najpopularniejszy kod, który służy nam do informowania, że wszystko jest ok. Status 201, w momencie kiedy utworzymy nowy zasób, 204, kiedy operacja wykonała się prawidłowo, ale na dobrą sprawę nie ma nic do zwrócenia. Mamy jeszcze grupę 400. Grupa 400 służy nam do tego, że mamy błąd po stronie klienta i to jest taki bardzo ogólny błąd, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co na dobrą sprawę się stało. 401, jeżeli nie jesteśmy osobą uwierzytelnioną, czyli musimy się na przykład dodatkowo zalogować, żeby dostać dostęp. Forbidden, czyli jesteśmy osobą nieupoważnioną, czyli ja na przykład nie mam dostępu do danego zasobu, bo jestem tylko i wyłącznie użytkownikiem, a dany zasób jest tylko i wyłącznie dla administratorów. 404, chyba najpopularniejszy błąd, przed chwilą go doświadczyliśmy. 404 nam mówi, jest wtedy, kiedy na przykład serwer nie znalazł wskazanego zasobu. 409, konflikt, jeżeli chcemy wykonywać jakieś operacji, która jest niedozwolona. No i 500 nam mówi o tym, że mamy błąd po stronie serwera, czyli coś się po naszej stronie skrzaczyło. I ogólnie mówiąc, mamy 6 grup kodów. Pierwsze to są setki, no i setki to jest nic innego jak informacje. Mamy dwusetki. Dwusetki informują nas o tym, że wszystko jest ok, czyli tutaj mamy przykłady, że wszystko jest ok. Mamy trzysetki, no i trzysetki są popularnymi redirectami, czyli na przykład przekazujemy użytkownika dalej, czyli na dobrą sprawę nie jest informacja pozytywna, nie jest negatywna, tylko przekazujemy użytkownika dalej. Mamy czterysetki, czterysetka informuje nas, że to jest błąd po stronie klienta, czyli osoby, która wykonuje dane żądanie. No i mamy błąd z serii 500, czyli posypało się nam coś na serwerze. No ale tak jak Dawid wspomniał, mamy również szóstą kategorię, która jest na dobrą sprawę błędami z kategorii 700, czyli nie ma 600, jest od razu 700. No i 700 to są statusy, które nas informują, które są do strollowania, czyli to są jakieś stworzone przez społeczność absurdalne statusy błędu, czyli na przykład zamów mi jedzenie z McDonalda albo jestem czajnikiem. Są takiego rodzaju statusy błędu, które nie są prawidłową konwencją, ale jeżeli ktoś chce kogoś strollować, no to może taki rodzaj stworzyć właśnie żądania. Na dobrą sprawę trzeba pamiętać o tych 5 grupach, no i w ramach tych 5 grup to są najpopularniejsze statusy błędu, statusy kodów. Okej, dobra, dosyć gadania. Przystąpmy teraz do zaimplementowania czegoś, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj skupimy się w głównej mierze na implementacji. W głównej mierze skupimy się na implementacji. No i zakładamy projekt w Spring Boot'cie. Lecimy. REST API. Na dobrą sprawę nazwę ten projekt REST API Ready, ponieważ Spring Boot dostarcza nam pewne narzędzia, które umożliwią na stworzenie nam gotowej implementacji. I w momencie, kiedy zakładamy nowy projekt, tutaj dla wszystkich, osoby, które są nowe na live streamie, no to w IntelliJ-u tworzy nowy projekt, ale natomiast osoby, które nie mają IntelliJ-a w wersji Ultimate, tak jak ja mam na przykład, czy wersji edukacyjnej, ponieważ wersja edukacyjna również wspiera tworzenie projektów Spring Bootowych, no to można się z łatwością udać na stronę Spring.io. Spring Boot Init. Proszę bardzo. Wchodzimy na stronę Spring Initializer. Można wpisać w Google Spring Boot Initializer. Wybieramy Start Spring.io. No i to jest nic innego jak taki sam kreator, który ja mam w IntelliJ-u. Więc osoby, które chcą mnie teraz śledzić, podążać kod, który tworzę, no to śmiało możemy wybrać właśnie Spring Initializera i w ramach niego utworzyć nowy projekt.
Ja to wszystko tworzę oczywiście w wersji w IntelliJ-u, ale kreator jest dokładnie ten sam. Wybieram wersję Java, wybieram nazwę projektu, więc dokładnie to samo, co mam na stronie tutaj. Tutaj mam oczywiście te miejsce do wpisania wartości. No i kolejna rzecz, którą tutaj należy wybrać, no to można wybrać w sekcji Dependencies albo wybrać takie checkboxiki, które mamy w tym miejscu. I teraz tak, mamy tutaj coś takiego, co się pojawiło całkiem niedawno i to nazywa się REST Repositories. REST Repositories na dobrą sprawę tworzy nam gotowego CRUDA, czyli na dobrą sprawę nie musimy tworzyć żadnych metod webowych, nie musimy tworzyć implementacji nawet hate OASA, tylko to wszystko dostajemy od Spring Boota za darmo, gratis, od razu aplikacja production ready, co chcesz, to masz. Masz paginację, sortowanie, co tam jeszcze jest, pobieranie elementów, to wszystko jest dostarczone w ramach REST Repositories. To wszystko za chwilę pokażę, tylko jeszcze w ramach tego projektu będę chciał tutaj dorzucić kolejne zależności, które umożliwią nam na wykorzystanie bazy danych. Ja wykorzystam Spring Data JPA i oczywiście bazę danych H2. Mamy tutaj dwie zależności. Baza danych H2 służy nam do tego, żeby utworzyć jakąś tymczasową bazę danych, natomiast Spring Data JPA to jest nic innego jak zbiór interfejsów, które umożliwiają nam połączenie się z naszą bazą danych. Czyli na dobrą sprawę mamy pseudo bazę danych, ponieważ ta baza danych nie jest gdzieś wystawiona na serwerze, tylko to jest nic innego jak plik, który będzie przechowywany, który będzie symulował naszą bazę danych. Chcemy mieć zestaw interfejsów, które pozwolą nam na skomunikowanie się z naszą bazą danych. No i oczywiście dodatkowo jeszcze dorzucamy tutaj REST Repositories, żeby od razu dostać gotowego REST, żeby od razu dostać aplikację REST API, czyli na dobrą sprawę nie będziemy musieli nic implementować, to wszystko dostajemy. I teraz tak, chcę nauczyć jeszcze kolejnej rzeczy, czyli na dobrą sprawę nie chcę pokazywać wszystkiego krok po kroku jak tworzyć, tylko chcę nauczyć przede wszystkim korzystania z dokumentacji. Po to, że jakby nie brakło na którymś etapie twojego życia, w momencie kiedy chcesz stworzyć własną implementację, to żebyś miał cały czas w pamięci, w jaki sposób tworzyć takiego rodzaju rozwiązania. Na dobrą sprawę, w momencie kiedy tutaj przejdziemy w IntelliJ-u, to mamy dokumentację. Dokumentacja jest tego, w jaki sposób korzystać z REST API. No i od razu utworzą się nam linki, które pokazują, w jaki sposób można stworzyć gotową implementację przy minimalnym wysiłku. Czyli mamy tutaj dokładnie pokazane przykłady, co należy zrobić, jak należy zrobić, żeby właśnie stworzyć przykładową implementację. Ja tym teraz będę się posiłkował, więc możemy to zrobić razem. Możesz mnie zarówno śledzić, możesz również robić to samo równolegle, co ja. Ja teraz będę nic innego robił, jak tylko i wyłącznie wykorzystywał to, co mamy w ramach dokumentacji, czyli w ramach dokumentacji mamy Ancia Person. Ancia Person będzie przechowywała nam informacje na temat IDK, na temat first name'a i last name'a, czyli nasze imię, nazwisko, ID. Ja pozwolę sobie tą klasę utworzyć w projekcie. Żeby to zrobić, musimy przejść do katalogu src, main, java, i tutaj teraz mamy klasę, zwykłą klasę uruchomieniową i tworzę nic innego jak model danych. Model danych, który będzie odzwierciedlał to, czym będzie zarządzała nasza aplikacja. Czyli na dobrą sprawę kopiuję, zostawiam tylko i wyłącznie pakiet, kopiuję całą tą klasę. Za chwilę będzie działa się magia. Ja tylko się upewnię, czy na czacie jest wszystko ok, czy ktoś ma jakieś problemy. Ok, dobra. Tutaj widzę, że część osób mi za mną podąża, co się bardzo wszystko się cieszy. Raczej nie patrzę tylko i wyłącznie na to, czy wszystko jest live streama, tylko często jest tak, że osoby, które na przykład mogą być świeże na czacie, mogą nie wiedzieć, co się na dobrą sprawę dzieje, no i w razie czego, żebym mógł szybko zareagować, podpowiedzieć, wytłumaczyć, że czy nie mówię za szybko, za wolno, a więc tutaj na dobrą sprawę w pierwszej kolejności tworzę model danych. To będzie nic innego jak person, który będzie miał imię i nazwisko. Dodatkowo, zgodnie z dokumentacją, tworzę repozytorium. Moje repozytorium, które będzie odpowiadało za zarządzanie użytkownikami. Czyli tworzę nic innego jak kolejny na dobrą sprawę interfejs, który się będzie nazywał REST Repository i znowu kopiuję jego zawartość. Jest? Czyli na dobrą sprawę utworzyłem dwie klasy. Jedną klasę, drugi interfejs
i już na ten moment mam gotowe REST API. W tym momencie zaimplementowałem w pełni funkcjonalne REST API, które za chwilę zaczniemy testować. Teraz uruchomię aplikację, tylko wyłączam inne aplikacje, żeby tutaj nie dochodziło do kolizji. Aplikacja w tym momencie mi się uruchamia. Ja w tym momencie już przygotowuję moją przeglądarkę, w której będę odpytywał API. Aha, łyk wody. Dobra, widzę, że tutaj aplikacja Spring Bootowa mi startuje. Wystartowała na porcie 8080. Aha. I jest. Jest gotowa. W 12 sekund mi wystartowała. Ja teraz przejdę pod localhost 8080, bo na tym endpoincie działa mi aplikacja. Jak widzimy, jak już przejdziemy pod localhost 8080, to mamy zaimplementowane REST API. I tutaj, co właśnie widzisz, ten rezultat, to jest nic innego jak właśnie Hate OAS. Czyli mamy na dobrą sprawę zaimplementowaną aplikację, mamy zaimplementowane RESTful API już od razu na trzecim poziomie, więc na dobrą sprawę tutaj za bardzo się nie namęczyłem, tylko dodałem jedną zależność, która pozwoliła mi na stworzenie REST API. Ok, ale nie ufajmy za wcześnie, na początku upewnijmy się, że tu wszystko działa tak jak należy. Jak widzimy, tutaj odpowiada nam aplikacja, że są dostępne linki. W tym momencie mam dwa elementy. Mam people i profile. W momencie, kiedy bym dodał jeszcze na przykład kolejny obiekt, czyli jak mam person, mogę dodać jeszcze na przykład animal i gdybym utworzył kolejny model animal, to wówczas w tym miejscu dostałbym kolejny link do mojego animal. Ale dobra, powiedziałem, no to animal. Żeby nie być gołosłownym, to od razu pokażę. Czyli tutaj zmienię tylko i wyłącznie animal. Animal, animal, animal. To jest nam niepotrzebne. Czyli w każdym razie dorzuciłem tylko i wyłącznie kolejny element. Załóżmy, że animal będzie miał tylko i wyłącznie name dla uproszczenia. OK. Jak teraz zrestartuję aplikację i odświeżę widok przeglądarki, to tutaj w linkach powinienem dostać informację również o tym, że jest dostępny nowy zasób, jakim jest animal. Bo link mówi nam tylko i wyłącznie o tym, jakie mamy dostępne zasoby. W tym momencie jeszcze jest dostępny Spring Bootowy profile, no ale to już jest temat na inną lekcję, ponieważ Spring Boot umożliwia nam zarządzanie profilami, natomiast to, co my utworzyliśmy, bo profile jest by default, natomiast to, co my utworzyliśmy, to jest właśnie animal i to jest oczywiście people. Kiedy przejdziemy do zasobu people, no to dostajemy oczywiście informację, w jaki sposób możemy się komunikować. Jak widzimy, mamy taką sekcję, która się nazywa Embedded. Sekcja Embedded zwraca nam informacje na temat wszystkich, na temat odpowiedzi. Czyli w tym przypadku odwołałem się do zasobu People i spodziewam się na dobrą sprawę listy ludzi. Tylko problem jest następujący. Ja tej listy ludzi nie mam. Ona jest pusta. Dlatego w Embedded pojawiła mi się pusta lista, pusta tablica na dobrą sprawę, pusty typ zwracany. Więc w tym momencie nie mogę skorzystać z możliwości pobrania wszystkich elementów. Na dobrą sprawę mogę pobrać, mogę, ale dostaję pusty rezultat. Dlatego teraz utwórzmy sobie żądanie, które umożliwi nam na dodawanie kolejnych elementów do naszej listy. Utworzę nowy plik, który nazwę post.http. Post.http. I dodam request, który będzie oczywiście odpytywał nasz endpoint. Oczywiście moja aplikacja by default działa na porcie 8080, localhost 8080. No i teraz na jakim endpoincie ona działa? Ona działa na endpoincie people, dlatego też tutaj muszę podać people. Ktoś może się zastanowić, z czego to wynika, że to działa na endpoincie people. Z tego względu, że w moim person repository mam zdefiniowane collection resource L i path.
Jak widzimy, tutaj jest one uwzględnione na endpointie people, czyli żeby dostać się do ludzi, musimy odwołać się do pafa people. Natomiast jeżeli chodzi o animalsów, to tutaj to zmieniłem na szybko, mógł ktoś nie zobaczyć, any i tutaj mam literówkę. Tutaj mam literówkę, ale literówką się nie przejmujmy, ponieważ to jest tylko i wyłącznie, nie wpłynie to na działanie aplikacji, wpłynie to tylko i wyłącznie na estetykę. Więc w każdym razie animal, tak? A nie, to jest dobrze, tutaj mam literówkę, a tutaj też mam literówkę. Ale w każdym razie, tutaj, żeby odwołać się do zasobu animal, muszę podać path animal. Na ten moment działamy tylko i wyłącznie na endpointie localhost 8080 people. Content type, oczywiście przesyłamy JSON-a i przyślijmy teraz body. Body zgodnie z tym, co mamy właśnie uwzględnione w naszym modelu. Czyli podajemy przede wszystkim first name, no i first name niech będzie Przemek. Drugim elementem, jaki przekażemy w body, musi być oczywiście zgodny z tym, co mamy w naszym modelu, czyli last name, no i będzie to Przemek Bykowski. No i tak jak powiedziałem, i tak jak jest zgodne z naszą tabelką, nasz post nie jest idempotentny, to znaczy ilekroć wykonamy operację post, tylekroć zmodyfikujemy nasz stan serwera. Ok, wykonajmy teraz żądanie, run. I dostaliśmy w odpowiedzi informację, że response body is empty, response body is empty z tego względu, że to jest nasz response, tak? Czyli zgodnie z naszą tabelką, już pokazuję tabelkę, w momencie kiedy wysyłamy posta, no to na dobrą sprawę ciało odpowiedzi jest opcjonalne, można dodać, nie trzeba dodać, powinien być status 201, czyli utworzono nowy zasób i przypatrzmy się, mamy status 201, czyli udało się, to działa prawidłowo, a dodatkowo, zgodnie z naszą tabelką, header location powinien zawierać link do zasobu. Sprawdźmy, czy to prawda. Mamy informację o location, o naszym headerze, no i rzeczywiście nasz header jest linkiem do zasobu. Sprawdźmy. No i dostajemy w odpowiedzi, jak widać, utworzonego Przemka Bykowskiego. No i widać, że on jest dostępny pod jedynką. W momencie, kiedy wykonamy ponownie to samo żądanie, ok, no to już Przemek jest pod zasobem drugim, czyli dodajemy kolejnego Przemka, ale ta metoda nie jest idempotentna, czyli za każdym razem, kiedy wywołamy ją ponownie, to zmieniamy stan zasobu. Czyli w tym momencie utworzyliśmy Przemka 1, później Przemka 2, no i na dobrą sprawę, ilekroć wykonamy posta, no to post jest niebezpieczny, ponieważ on za każdym razem zmienia nam stan serwera. Dodajmy teraz kogoś innego, niech będzie Karolina Nowak. Wykonajmy ten request, oczywiście posta, no i mamy tutaj, że Karolina jest pod endpointem trzecim. Ja nie ufam, upewnijmy się, że wszystko jest ok. Mamy Karolinę, a teraz jak przejdziemy do głównego endpointu, tak, czyli localhost 8080, przejdziemy do naszych people, to wówczas w odpowiedzi zobaczymy, że w embedded mamy informacje na temat wszystkich zasobów, czyli trzech użytkowników. Dodałem dwa razy Przemka i raz Karolinę, czyli w odpowiedzi dostaję te wszystkie trzy zasoby. Więc mamy zaimplementowane gotowe RESTful API. Ok, ale przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej, ponieważ mamy tutaj jeszcze dodatkowe informacje, nad którymi można by było się zastanowić. Ponieważ my tu mamy jeszcze, w momencie kiedy przejdziemy na endpoint główny, no to mamy jeszcze takie informacje, na przykład jak page, size i sort. Co one oznaczają? Oznaczają to mniej więcej tyle, że mogę na przykład ograniczyć sobie ilość zwracanych elementów. Czyli na przykład mogę tylko i wyłącznie chcieć pobrać, nie animal, tylko people,
people, domyślnie zwraca mi trzy elementy, raz, dwa, trzy, tak? Ale mogę chcieć, podając parametr, że ja chcę tylko i wyłącznie dwa elementy, tak? I w tym momencie dostałem tylko i wyłącznie dwa elementy zwrotne. Ale na przykład mogę znowu chcieć, że chcę mieć stronę drugą, bo to jest nic innego jak strona pierwsza i chcę kolejne elementy ze strony drugiej, tak? Page 0 wskazuje nam, że to jest strona pierwsza, natomiast mogę chcieć dwa elementy, ale ze strony drugiej, no to wówczas mamy naszą Karolinę. I do tego mniej więcej służy nam page i size. Chodzi o to, że w momencie, kiedy na przykład pobieramy, mamy na przykład sklep Allegro i chcemy pobrać do naszej, nasze API chce pobrać na przykład 20 elementów, no to musimy pamiętać, że w momencie, kiedy byśmy pobrali wszystkie elementy z bazy danych, to na dobrą sprawę baza danych by, podejrzewam, takiego obciążenia by nie udźwignęła, sieć by mogła mieć problemy, a frontend miałby problem ze zrenderowaniem wszystkich elementów, które znajdują się w bazie danych. W momencie, kiedy na przykład byśmy pobierali tylko po 10 elementów, no to jesteśmy bezpieczni. Użytkownikowi wyświetlamy pierwsze 10 elementów, zeskroluje on niżej, no to przesyłamy mu kolejne 10 elementów. No i w ten sposób możemy przejść do pewnego rodzaju gra... Ojej, nie chcę próbować wymówić tej nazwy, ale mamy tutaj granulację, czyli mamy taką zachowaną granulację, że w momencie nie wyciągamy wszystkiego, tylko granulujemy response i wówczas pobieramy 10 elementów, później kolejne 10 elementów. No i dzięki takiej możliwości możemy w łatwy sposób tym wszystkim zarządzać. Jeszcze ciekawą rzeczą jest oczywiście sort, ponieważ te elementy możemy sortować, czyli mogę podać, że chcę sortować i w tym momencie będę sortował po imieniu, czyli albo po nazwisku. Czyli sortuję po nazwisku. Jak widzimy, Bykowski jest wyżej niż Nowak, bo ponieważ domyślnie mamy sortowanie ask, czyli sortowanie od A do Z, ale możemy na przykład pobrać dect i mamy sortowanie, wyleciało mi angielskie nazwy. Zawsze się posługuję skrótami, domyślnie A jest ask i to sortowanie asc. Ascending, tak, wyleciała mi angielska nazwa. Ascending to jest, czyli sortowanie od A do Z. No i możemy oczywiście mieć sortowanie descending, czyli odwrócone. Czyli mamy w tym momencie ast, czyli według alfabetu od 1 w górę. No i mamy jeszcze descending, czyli sortowanie od Z do A. No i oczywiście, jeżeli byśmy sortowali pod liczbach, to byśmy sortowali od najwyższej liczby. I to, co tutaj wszystko widzimy, to jest nic innego jak właśnie implementacja HeadOS. Czyli możemy w łatwy sposób dodawać elementy, to już zrobiliśmy. Pozwólmy sobie jeszcze przetestować to wszystko, aby mieliśmy pobieranie, dodawanie, usuńmy jeszcze coś. Usuńmy dany zasób, niech to będzie delete. AddRequest, niech to będzie oczywiście metoda delete. Odwołujemy się do tego samego endpointu z metodą delete, tylko będziemy chcieli na przykład usunąć drugi element, czyli podajemy po zasobie. W momencie, kiedy mamy delete, no to warto sprawdzić zgodnie z naszą tabelką, w jaki sposób delete działa, czyli w momencie, kiedy definiujemy delete, mamy pewność, że ilekroć wywołamy delete, to za każdym razem będzie on działał prawidłowo, idempotentnie. W ciele żądania nie uwzględniamy nic, dlatego tutaj nie mam żadnego ciała. Jak widzimy w poście mam ciało, natomiast w delete nie mam ciała. No wynika to właśnie z naszej tabelki, że w delete nie podajemy ciało żądania, a w odpowiedzi powinniśmy spodziewać się 200, jeżeli wszystko jest cacy, ewentualnie 404, jeżeli coś się nam popsuło. Więc wykonajmy delete'a dwa razy. Czyli wywołuję delete'a,
run, dostaję informację 204. 204 jest również możliwe z tego względu, że 204 to jest nic innego jak no content, czyli zostało zwrócone odpowiedź, tutaj już mogę na tabelce pokazać, 204 no content, czyli operacja zakończyła się sukcesem, ale nie ma co zwracać, tak? Ciało odpowiedzi jest opcjonalne. I oczywiście wykonam jeszcze operację ponownie. No i dostaję 404, tak? Czyli zgodnie z naszą tabelką 404 w momencie, kiedy nie znaleziono ID-ka. Czyli w tym momencie próbowało usunąć, ale takiego elementu nie znaleziono. No i teraz sprawdźmy, jak wygląda nasza API w momencie, kiedy w tym momencie troszkę je zmodyfikowaliśmy. People, mamy teraz tylko i wyłącznie informacje na temat Przemka Bykowskiego i Karolina Nowak. No wynika to z tego właśnie, że usunęliśmy jeden z elementów. Więc w tym momencie stworzyliśmy API, które domyślnie ma paginację ustawioną na 20, ma dwa elementy, jedną stronę, które API, które jest w pełni zaimplementowane. Oczywiście takie API działa nam by default i to jest nic innego jak gotowa implementacja, która była często problematyczna. Bo co jeżeli byśmy chcieli jednak zmodyfikować, mieć większą kontrolę nad tym, co w naszym API się dzieje? To bywa problematyczne, to bywa trudne, tym bardziej, że jeżeli byśmy chcieli na przykład w pewny sposób zablokować możliwość dostępu dla osób, które na przykład nie mają dostępu, czyli na przykład chcemy, aby każdy użytkownik mógł mieć dostęp na przykład do pobierania zasobów, ale na przykład do dodawania zasobów i usuwania zasobów, tylko i wyłącznie admin. No i wówczas ta implementacja, która jest domyślnie dostarczana przez Springa, no ma problemy, jest ciężka wówczas w zarządzaniu i wówczas musimy stworzyć własną implementację. No i tak dochodzimy do kolejnego elementu naszej prezentacji, czyli omówiliśmy sobie podstawowe zasady REST API, gotowe rozwiązanie. No i teraz pokażę Ci kilka sztuczek, w jaki sposób stworzyć właśnie REST API, które będzie w pewien sposób zarządzalne. Więc w tym momencie musimy zapomnieć o naszej implementacji, która była właśnie realizowana w ten sposób, no i będziemy musieli stworzyć własne kontrolery. Czyli na dobrą sprawę w tej implementacji mogę się już pozbyć z repozytorium, ponieważ nie będę korzystał z baz danych, będę tylko i wyłącznie korzystał z modeli. Mogę również sobie stworzyć jakiegoś rodzaju serwis, na przykład person service, który będzie dostarczał nam informacje na temat typu zwracanego. Ja może troszkę przyspieszę, ponieważ widzę, że z czasem jesteśmy do tyłu, a jeszcze jest sporo rzeczy do zrobienia, dlatego też pozwolę sobie pokazać pewien fragment kodu, który znajdziesz u mnie na repozytorium. I już tylko chwileczkę, chwilka, moment, żebym go wyciągnął. Dobra, tu mamy to. To jest nam niepotrzebne, to możemy zamknąć. Zamknąłem ten projekt. Dobra, to od razu przejdźmy teraz do repozytorium. Sekundkę proszę o cierpliwość. Ja teraz wejdę do siebie na repozytorium i znajdę ten projekt po to, żebym mógł się podzielić. Ja oczywiście podlinkuję ten projekt za chwilę na czacie, jak tylko dostanę linka, żeby każdy mógł mieć do niego wgląd, ponieważ tam dzieją się ciekawe rzeczy. No i to na dobrą sprawę będzie naszą taką bazą, która będzie służyła do dalszej części tej lekcji. Więc już tutaj mamy GitHuba, muszę się zalogować. Dobra, wzorce, niech to będzie, podejrzewam, że to było w tym miejscu, tutaj DTO, o, DTO, mam repozytorium z DTO. Oczywiście linkuję na czacie. Tutaj jest moje repozytorium, linkuję na czacie, ponieważ to jest fajne repozytorium, bardzo proste, ale przydatne. Ok, dobra, i co? I lecimy dalej.
Teraz tak, ja pozwolę sobie zaciągnąć to repozytorium do siebie, do projektu, żeby utworzyć nowy projekt. Taki tip dla osób, które są pierwszy raz. VCS get from version control i tutaj podlinkowujemy zasób do naszego repozytorium. I od razu to repozytorium będziemy mogli w pełni pobrać. This window, czy to będziemy potrzebować? A, dam nowe. Ponieważ teraz opowiem o DTO. Zdarza się taka sytuacja, że w momencie, ktoś odwołuje się do danego zasobu, to wówczas wyciąga encję z bazy danych. Czyli na dobrą sprawę posługujemy się zasobem, który znajduje się w naszej bazie danych. No i to jest nie do końca prawidłowa praktyka, ponieważ tak jak Ci tutaj wskazywałem w naszej ściądze, no to te elementy, metody, które są oznaczone jako właśnie plusikiem w sekcji bezpieczeństwa, no to one są bezpieczne. Natomiast za każdym razem, kiedy wywołujemy post, put, delete, path, no to kontaktujemy się z naszą bazą danych. A jak kontaktujemy się z naszą bazą danych metodami niebezpiecznymi, to powinniśmy robić to wszystko w ramach transakcji. Jak robimy to w ramach transakcji, to na dobrą sprawę musimy zablokować dany obiekt, aby nikt nie mógł w tym samym czasie z niego korzystać, żeby go zmodyfikować. To wiąże się z dużymi obciążeniami serwera, ponieważ serwer w tym momencie nie jest responsywny, musi zablokować obiekt, inna osoba nie może go pobierać, więc w momencie, kiedy mamy dużo żądań, dużo obsługi, a my mamy zablokowane encje, no to nie jest dobrze. To nie jest dobrze, bo to prowadzi do katastrofy związanej z wydajnością. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem, które również opisuję w ramach książki, nie będziemy go dzisiaj poruszać, ponieważ to jest zaawansowane zagadnienie, jest tworzenie obiektów DTO w momencie od razu, kiedy wyciągamy dany obiekt z bazy danych. Czyli wykonujemy żądanie do bazy danych i nie zwracamy encji do klienta, tak jak robiliśmy tutaj w poprzednim zadaniu, jak robiliśmy to tutaj, czyli cały czas posługiwaliśmy się encją person i tą encję person zwracaliśmy, tylko my tworzymy DTO, czyli obiekt, który będzie na dobrą sprawę klonem naszej encji. Złe repozytorium podlinkowałem. Najmocniej przepraszam. Zdecydowanie złe repozytorium podlinkowałem. Get from version control. Jeszcze raz, najmocniej przepraszam. Nikt na czacie się nie skapnął, że podrzuciłem. O JSON View zaraz powiemy. Wiesz co, to jest ciekawy temat, Wojciech. Powiem Ci, że o JSON View zaraz powiemy, jednak to nie jest do końca alternatywa do DTO. Może stanowić alternatywę, ale na dobrą sprawę te wszystkie operacje, które zapewniają nam właśnie JSON View, jest naprawdę czymś fenomenalnym i możemy to wykorzystywać na dużą skalę. Repozytory, co jest? Nie mogę pobrać. Get from version control. Może stworzę inną ścieżkę. Dobra, coś mi po prostu... Dobra, za dużo mam tych kart trochę w przeglądarce już naotwierane. Bardzo bym prosił Ciebie, IntelliJ-u, o jednak pobranie tego projektu, bo tutaj widzowie czekają, niecierpliwią się, a IntelliJ jest naprawdę dzisiaj niegrzeczny. Nie otwiera mi. Nie otwiera mi repozytorium. No nieładnie, IntelliJ-u. Otworzę to ręcznie. Otworzę to ręcznie.
troszkę na drugim ekranie, żeby nie było widać mojego bałaganu na pulpicie. Bo jestem mistrzem nieładu. Więc otwieram ten projekt. W manualny sposób, bo IntelliJ, bo dzisiaj IntelliJ nie chce współpracować. Dobra, ale już projekt się nam otwiera. I mamy projekt otwarty. Dobra. Nie wysłałem linka do repo? To najmocniej przepraszam. Tutaj wysyłam link do repo. Mamy link do repo. No i mamy ładny projekcik, moi drodzy. Mamy bardzo ładny projekcik. Ponieważ już omówię, co tutaj na dobrą sprawę się dzieje. Tak jak powiedziałem, jeden z problemów, który wiąże się z tym, że posługujemy się NCI-ami zamiast DTO, wynika z tego, że po prostu musimy robić transakcje. Te transakcje prowadzą nas do tego, że musimy zablokować pewien wątek, który będzie pilnował, aby nikt nie dokonał zmiany w danej NCI. No i w momencie, kiedy dana NCI się zmieni, no to wówczas pojawia się ten problem, że mamy tak zwane brudne dane. No i tutaj musimy... Odleciał, dajcie... Jest... Ojej, znowu coś się stało. No, nie dacie pobrać tego z mojego komputera? No co wy? Nie dacie pobrać tego z lokalnego kompa, ode mnie z kompa? No, dobra, już. Na Macu działa? Ej, bo to tylko na Macu nie działa ten link. Na Windowsach działa normalnie. Dobra, jeszcze raz podsyłam link. Ojej, ale dobra. Nieźle. Dobra. I teraz tak, dwa razy link wkleiłem, dwa razy zły. Dobra, do trzech razy sztuka. I teraz tak, jak powiedziałem, podsumowując moje dotychczasowe zmagania, to teraz tak, musimy uważać, żeby z bazy danych od razu wyciągać obiekty i zamieniać je tylko i wyłącznie jak się da, jak najwcześniej na postać DTO. Powinniśmy unikać przekazywania NCI do kontrolera, czyli w momencie jak mieliśmy repozytorium, jakaś warstwa pośrednia często występuje jak serwis, no to już na zewnątrz powinno to być wyciągnięte w postaci DTO. Z tego względu, żeby dany obiekt, który pobierzemy z baz danych, nie był w postaci NCI, tylko zamieniony na DTO, żebyśmy mogli go w łatwy sposób modyfikować i żeby nie doszło do zablokowania transakcji, ani do wycieku brudnych danych. Więc stosowanie DTO przede wszystkim ma za zadanie optymalizacyjne. I teraz pokażę, w jaki sposób zaimplementować takie DTO. Załóżmy, że mamy następującą sytuację. W bazie danych mamy coś takiego. Mamy następujący schemat bazy danych. Mamy obiekt order i obiekt order to jest obiekt zamówienia, które się składa z customera, czyli osoby, która dokonuje zamówienia oraz adresu. Czyli w najprostszym przypadku można pokazać, że nasz order to jest nic innego jak nasza encja, tutaj symulowana encja, która będzie miała informacje na temat naszego customera i adresu. Natomiast customer to jest nic innego jak ktoś, kto będzie miał informacje na temat naszego name'a, no i informacje na temat naszego ID-ka, ID zamówienia. Natomiast jeżeli chodzi o adres, no to adres będzie miał ze sobą tylko informacje na temat street i city, czyli na podstawie danego zamówienia będziemy przesyłać adres do danego człowieka. No i nasze API wygląda w ten sposób, że w momencie, kiedy wykonujemy jakiegoś rodzaju żądanie, czyli pobieramy
informację na temat danego żądania, no to byśmy musieli wówczas przekazać informację na temat adresu, na temat, no mogę to od razu zwizualizować, czyli byśmy przekazywali informacje na temat naszego ordera, czyli naszego na temat naszego zamówienia. W ten sposób. Zaraz, chwileczkę. Troszkę to uproszczę, żeby każdemu było łatwiej to zrozumieć. Więc proszę, dajcie chwilkę cierpliwości. Ja to najbardziej uproszczę, jak się da, żeby po prostu nikt nie miał trudności ze zrozumieniem tego. Więc teraz tak, rozpatrzmy następujący przypadek. Zacznijmy od nowa ten przykład. W tym przykładzie mamy nic innego jak order API. No i na dobrą sprawę, nasze API ma w sobie listę, która będzie symulowała bazę danych. Żeby po prostu uprościć i nie zaciągać do tego bazy danych, to ja utworzyłem listę zamówień. Lista zamówień ma w sobie informacje na temat adresu, na temat, przepraszam, osoby zamawiającej, jak i tylko i wyłącznie, jak i również adresu. Czyli do naszej listy dodaję informacje na temat zamówienia pierwszego i zamówienia drugiego, a następnie zwracam informacje na temat wszystkich zamówień, jakie mam w aplikacji. Jak widzimy, nasz order, tak jak powiedziałem, składa się z customera i z adresu. Odpalam tą aplikację po to, aby zweryfikować, jak ona działa. Oczywiście muszę się odwołać do tego endpointu, który mam ujęty w tym miejscu. Czyli odwołuję się do localhost 8080 API orders. Tutaj jeszcze potrzebuję chwili IntelliJ na przemielenie żądania. Więc jeszcze na chwilę obecną serwer nie wstał. Nie możesz odebrać entity z frontu. Na dobrą sprawę nawet nie powinienem odebrać entity z frontu. No, to jak mówisz, że na dobrą sprawę do API nie przyjmuję ENCI, no i sam nie wysyłam z API ENCI. Ok, no i na dobrą sprawę moje zamówienie wygląda w ten sposób. Jeżeli ktoś by chciał JSONa, no to od razu tego JSONa mogę pokazać. Czemu nie? JSON wygląda w ten sposób, on jest nieco, nie mam tu formatowania w tym, jak to się nazywa, w Operze, dlatego też posługuję się Firefoxem, który na dobrą sprawę to formatowanie ma. Więc mamy tutaj dwa obiekty, pierwszy obiekt, drugi obiekt, to są nic innego jak obiekty zamówienia. No i na przykład każdy z tych obiektów ma w sobie informacje na temat customera i na temat shipping address. No i można by było przyjąć, że DTO służy na przykład do ograniczania widoków w taki sposób, aby na przykład przekazywać do klienta tylko i wyłącznie te rzeczy, które są nam niezbędne. No ale na dobrą sprawę do tego służy prosta adnotacja, że jeżeli byśmy nie chcieli przekazać jakiejś informacji, na przykład nie chcemy przekazać ID zamówienia, to możemy tutaj dodać adnotację JSON ignore. I w momencie, kiedy wykonamy to żądanie ponownie, to już nasza aplikacja zignoruje informacje na temat tego, co znajduje się właśnie w polu ID card. Czyli w momencie, kiedy w nowej karcie już odpalę to same żądanie, nowe żądanie odpalę w tej samej karcie, to tutaj widzimy, w starym żądaniu jeszcze było to ID card, natomiast w nowym żądaniu już widzimy, że tego ID card nie ma. Czyli na dobrą sprawę, jeżeli chciałbym się pozbyć jakiegoś elementu z odpowiedzi, to ja mogę użyć JSON ignore. Tylko tak jak powiedziałem, to JSON ignore no nie jest również najlepszym podejściem do tego, aby właśnie wykonywać te operacje, ponieważ JSON ignore pozwala nam ograniczyć ENCI, ale na dobrą sprawę cały czas bazujemy w tej ENCI i to jest niebezpieczne z punktu widzenia wydajności. Powinniśmy stworzyć tak zwane obiekty DTO. I tutaj mamy przykładowy obiekt DTO, który jest strukturą płaską. Strukturą płaską z tego względu, że jak widzimy tutaj klasyczny order ma w sobie zagnieżdżone dwa elementy. Tutaj postanowiłem przepisać te elementy, żebyśmy to wszystko mieli w ramach pojedynczych obiektów.
czyli nie mamy czyli nie będziemy już mieć odpowiedzi, która będzie rozbita na dwa małe obiekty, bo coś takiego się znacznie trudniej parsuje, tylko będę miał wszystko w ramach jednego obiektu zwracanego. I te wszystkie obiekty zwracane przypisuję do DTO. I jest wiele konwencji, które służą nam do zamiany obiektów na DTO. Moim ulubionym jest dodanie zależności, jaką jest model mapper. I model mapper pozwala nam na zamianę jednego obiektu na drugi obiekt. Niekoniecznie to nawet musi być obiekt DTO, czyli NCA zamiany na DTO, tylko w ogóle mogę zamienić jeden obiekt na drugi obiekt. Żeby coś takiego zaimplementować, to ja muszę stworzyć bina, który będzie właśnie implementował, który będzie zwracał mi model mapper z informacją na temat tego, jak ma samo mapowanie przebiegać. Czyli w tym przypadku mam tutaj, przekazuję to, co chcę zmapować, czyli chcę zmapować order na order DTO i wówczas będę chciał przekazywać do obiektu, jakim jest obiekt mapowany, czyli do mojego DTO, będę przypisywał city, które pobiorę z source'a. A source w tym przypadku, moje map to jest nic innego jak mój obiekt DTO, natomiast moje city, mój source to jest nic innego jak mój order. Czyli w nowe miejsce, jakim jest order DTO, wkładam nowe city, wkładam nowy ship address, wkładam customer name, no i wkładam jeszcze dodatkowo datę. W tym przypadku daty nie było uwzględnionej w moim oryginalnym obiekcie, jakim jest order, no ale nic nie stoi mi na przeszkodzie, aby na przykład do DTO dorzucić sobie local date na przykład. No i w tym momencie w łatwy sposób mogę stworzyć mapper, który będzie mi zamieniał jeden obiekt na drugi obiekt. No i tych obiektów mogę sobie stworzyć nieskończoną ilość, tak? Mogę sobie zmapować na przykład animal na animal DTO. Animal DTO. Oczywiście takich obiektów w mojej aplikacji nie mam, ale to nie znaczy wcale, że ja nie mogę zaraz ich stworzyć i dokonać tego mapowania. W ten sposób utworzyłem proste mapowanie, które za każdym razem, jak będę chciał coś zwrócić, no to od razu będę mógł skorzystać z gotowego mappera. A sama jego implementacja jest użyta w tym miejscu. Oczywiście muszę się cofnąć w historii. Local history, ponieważ te zmiany wycofałem, ale teraz tutaj widzimy, że w tym miejscu przywrócę sobie te wszystkie zmiany, które miałem wcześniej. O, i teraz mam oryginalny kod, ten, który jest na repozytorium jeszcze przed tymi zmianami. Czyli ja do mojej listy dokładam obiekty DTO, odwołuję się do zmiennej mapper i mówię to, co chcę zmapować, czyli chcę zmapować mój obiekt order, który jest typową klasą ANSI na DTO. Chcę zmapować mój obiekt order 2 na obiekt ANSI. To jest nic innego jak odwołanie się tylko i wyłącznie do object mappera, do metody map i już w tym momencie do naszej metody add będziemy dorzucać DTO. I wówczas w odpowiedzi dostajemy same DTO, czyli warto to mapowanie wykonać jak najwcześniej, aby po prostu nasza aplikacja była jak najbardziej wydajna. No i teraz porównajmy te wszystkie trzy rozwiązania, które zaprezentowaliśmy sobie. Mapper podmienia 1:1. Mapper działa tak, jak go zaimplementujesz. Czyli na dobrą sprawę może podmienić 1:1, ale na dobrą sprawę możesz tylko i wyłącznie podmienić te elementy, które cię interesują. Nie zawsze, niekoniecznie musisz dokonywać mapowania 1:1. To wszystko zależy, co chcesz zwrócić dla swojego klienta. Ok, dobra, tutaj aplikacja mi wystartowała, ale jest, mamy. O, i teraz zwróć proszę uwagę. Pokażę tutaj dwa rezultaty i jak zwracaliśmy klasyczne ANSI, no to widać, że miałem tutaj zagnieżdżony typ. Na przykład w klasie ANSI, jak mam już DTO, to ja mogę spłaszczyć odpowiedź po to, żeby frontendowiec nie musiał się nie martwić i męczyć z mapowaniem obiektów. Ja to spłaszczam i dodaję tylko te elementy, które są niezbędne. Na przykład jak uznałem, że ID zamówienia jest niepotrzebne, no to nie przesyłam go. Mapuję tylko i wyłącznie te elementy,
które są najbardziej mi niezbędne. No i w ten sposób właśnie mam strukturę płaską, jest znacznie czytelniejsza, jest znacznie wydajniejsza przede wszystkim. Jeżeli miałbyś coś zapamiętać, miałabyś coś zapamiętać z dzisiejszych zajęć, to przede wszystkim pamiętać o tym, że stosowanie DTO wiąże się z tym, że oszczędzamy na wydajności, ta wydajność jest większa, ponieważ odblokowujemy transakcje. No i mamy obiekt czystszy, możemy nim zarządzać, no i przekazywać do DTO tylko i wyłącznie te rzeczy, które chcemy. Ok, jak już jesteśmy przy DTO, niech się pomęczy trochę frontendowiec. Coś w tym jest. Ok, dobra, jak jesteśmy już przy DTO, to bardzo fajnie by było wspomnieć o kolejnej rzeczy, którą można by było zaimplementować i nazywa się JSON View. Nie wiem, kto to wspomniał na czacie, ale teraz omówimy sobie... O, tutaj jeszcze dużo osób podpowiada, że Lombok umożliwia automatyczne tworzenie DTO. Ja akurat zwolennikiem Lomboka nie jestem, ale tak, Lombok udostępnia na przykład builder, który możemy wykorzystać do tego, aby stworzyć obiekt DTO. Jak najbardziej, ja zaprezentowałem Ci tutaj jedno z podejść, które można wykorzystać w ramach właśnie mapowania obiektu typu Encia na DTO, ale tak jak tutaj czaty podpowiadają, czaty wiedzą najlepiej, tych podejść jest naprawdę sporo, tych podejść jest naprawdę dużo, więc takie, jakie wybierzesz, up to you na dobrą sprawę. No i trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy już się dołączy do jakiegoś projektu, to nie ma już często możliwości wyboru jakiegoś rodzaju implementacji, po prostu ta implementacja jest i trzeba z niej korzystać. Więc tutaj bym się raczej nie skupił na tej implementacji, w jaki sposób mapujemy, tylko do czego służy to mapowanie. Czyli służy do wydajności i do łatwego zwracania informacji. Dobra, przejdźmy krok dalej, ponieważ jeszcze dzisiaj w agendzie musimy poruszyć temat ograniczania widoczności. I to jest bardzo, bardzo ciekawy punkt. To jest bardzo ciekawy punkt, który właśnie sobie poruszymy. Ponieważ mamy takie narzędzie, które się nazywa JSON View. No i JSON View służy nam do tego, abyśmy ograniczali to, co ma być widoczne, to, co ma być zwracane. Czyli zakładamy, że na przykład mamy tutaj na przykład city, street city name, zastanawiam się, jak to ładnie ugryźć. Dodajmy jeszcze jedną rzecz. Albo nie dodamy żadnej rzeczy. Street name. Dobra, o, już wiem. Już mam genialny pomysł. I teraz tak, zwróćmy uwagę, że na przykład mamy API, które będzie pobierało informacje na temat naszej paczki, tak? Bo tutaj to order DTO to jest nic innego jak nasza paczka, która będzie do nas musiała, która musi dojść do nas z naszego Allegro. No i teraz na przykład paczkomaty mają to do siebie, że na przykład w paczkomatach nie ma informacji na temat imienia i nazwiska, ponieważ no to już jest dana osobowa, więc każdy, kto zamawia przez paczkomaty, jest bardziej anonimowy, ponieważ zamawia do paczkomatu bez konieczności podawania swojego imienia i nazwiska. No i załóżmy, że mamy dwa API. Mamy jedno API, które będzie wysyłane pocztą tradycyjną, gdzie musimy podać street, musimy podać nazwę i musimy podać imię i nazwisko użytkownika. No i możemy dostarczyć nasze API dla paczkomatu, które na dobrą sprawę jest metodą bardziej, podejściem bardziej tajnym, ponieważ nie musimy podawać informacji na temat naszego imienia i nazwiska. Podajemy tylko i wyłącznie street i city, w którym znajduje się nasz paczkomat. I teraz pytanie, w jaki sposób stworzyć takie API, które będzie jednocześnie uniwersalne dla tradycyjnej poczty, no i również dla naszego paczkomatu. Akurat przykład może być nieco prozaiczny, ale tutaj głównym zamiarem, który chcę Ci pokazać, to co chcę zrobić, no to jest informacja na temat właśnie wykorzystania API w taki sposób, żeby ono zwracało oraz informacje na temat właśnie zagwężonej puli, no i rozszerzonej puli. Żeby coś takiego zrobić, musimy utworzyć widok. Ja ten widok nazwę view order albo order view. Order view.
I teraz w ramach tego order view definiuję rodzaje widoku. Public static class. Niech tu będzie mail, czyli widok dla tradycyjnej poczty. Mail. Niech to będzie pusta klasa. Mam. Jeszcze będę chciał na przykład zrobić widok normalny. Widok mail i nie wiem, jak paczkomaty są po angielsku. Machine wezmę na potrzeby i każdy z tych widoków będę chciał, aby rozszerzał informacje na temat oczywiście naszego normalnego, domyślnego widoku. Dobra, trochę mi tu się rozjechało. Dobra, i teraz tak, utworzyłem trzy widoki. Pierwszy widok to jest normalny i zakładam, że mój widok normalny będzie zwracał mi informacje na temat wszystkiego. Natomiast utworzyłem dwa widoki mail, który będzie dostarczał informacje pełne, no i pack machine, który będzie miał informacje ograniczone. I teraz ja to wszystko mogę zaimplementować w ramach mojego DTO i mój obiekt DTO będę na przykład mógł zdefiniować, że JSON View będzie do tego JSON View będzie miał dostęp tylko i wyłącznie order view class. No i tutaj mogę zdefiniować informację, że do tego będzie miał dostęp na przykład i teraz gdzieś mi uciekło JSON View. Tak, w ten sposób. Class. I teraz tak, do mojego streetu będzie miał dostęp właśnie order view patching machine, ale również będę chciał, żeby mojego streetu miał dostęp również na przykład mail. Tak samo będzie to wyglądało w przypadku city. W przypadku name'a natomiast dostęp będzie miał tylko i wyłącznie mail, a w przypadku local date time niech to będzie normal, czyli dla wszystkich. Page machine normal. Normal. Ok, dobra. Czyli podsumowując, jak to będzie działało? Zawężam widok w taki sposób, że do mojego streeta, czyli do mojej adresu, będzie miał dostęp zarówno package machine i mail. Tak samo jeżeli chodzi o city, jeżeli chodzi o imię i nazwisko użytkownika, który dokonał zamówienia, to tylko i wyłącznie klient, który będzie moim mailem, będzie miał do tego dostęp. Natomiast w przypadku daty będzie to miało dostęp zarówno do obu, ponieważ mam dwa elementy, które dziedziczą po normalu, czyli wszystko, co jest w normalu, będzie widoczne dla wszystkich. I teraz, żeby odblokować taką możliwość, to ja muszę dodać specjalną adnotację, która będzie mi informowała o tym, że będę mógł korzystać z mojego API. I teraz tak, przejdę do mojego API i dodam tutaj adnotację JSON View i tutaj teraz zaznaczam, że dostęp ma mieć tylko i wyłącznie mój normal. Pozwolę sobie skopiować. W ten sposób. Czyli w ten sposób, jeżeli mam adnotację przypiętą, to wówczas będę tylko i wyłącznie widział te elementy, które są przypisane do maila. Czyli w tym przypadku, zgodnie z naszym dziedziczeniem, będzie to order view, będzie to normal, ponieważ mail dziedziczy po normal,
czyli będzie to wszystko, co zawiera mail i normal. Dobra, to przejdźmy do API, zobaczmy, jak teraz będzie rezultat się prezentował. Na dobrą sprawę rezultat będzie wyglądał dokładnie w ten sam sposób, tak? Ponieważ mail ma dostęp do wszystkiego, natomiast znacznie ciekawszym przypadkiem będzie wykorzystanie tutaj pack machine, ponieważ pack machine nie będzie miał dostępu do informacji na temat, czego? Zapomniałem. Nie będzie miał informacji na temat name'a. Dobra, no to sprawdzamy, czy rzeczywiście to nam zadziała. Więc jak widać, prosta implementacja, ale bardzo skuteczna, ponieważ raz zdarza się sytuacja, że dane API będzie miało, będziemy chcieli udostępnić tylko i wyłącznie jedną część, raz drugą część, no i widzimy tą różnicę, tak? Czyli zarządzamy sobie, to jest nic innego jak ten JSON View, to jest nic innego jak nasz menadżer, który nam mówi, który dostarcza nam informacje, co ma być dla kogo widoczne. Czyli możemy sobie przypisać, które pola będą dla którego elementu widoczne. No i widzimy, że raz mamy rezultat w ten sposób widoczny, a drugi raz mamy ograniczony, czyli mamy widok dla paczkomatu, który jest dostępny właśnie w ten sposób. Oczywiście tych pakietów możemy sobie zdefiniować tylko tyle, ile chcemy, tak? To nie muszą być tylko te trzy podstawowe, tych pakietów może być więcej i na dobrą sprawę możemy uzależniać, że ten będzie miał jeszcze informacje na przykład kodu pocztowego, ale na przykład patch machine będzie miał jeszcze informacje na temat numeru telefonu, ponieważ na numer telefonu przychodzi kod, więc w ten sposób możemy sobie zróżnicować, że inne dane będą trafiały do maila, inne dane będą trafiały do patch machine. Ok, dobra. Setery i getery muszą być, ponieważ w momencie, kiedy nam przyjdą odpowiedzi z, na przykład z API, no to żeby to było zmapowane, no to muszą być za każdym razem getery i setery. Ok, dobrze. No to przebrnęliśmy już przez te kolejne etapy. Czas na podręczną ściągę. Umówmy się, że tą ściągę, którą tutaj mamy, podeślę jutro na maila, żeby każdy mógł mieć do niej dostęp, do tej podręcznej ściągi, która jest przydatna, żeby wiedzieć, co dana metoda kiedy wzwraca. Najbardziej przydatna jest ta tabelka. Tutaj chodzi o to, żeby używać, wiedzieć, kiedy trzeba używać transakcji, kiedy nie trzeba używać transakcji, jaki status zwracać. Ta tabelka służy właśnie do tego, głównie do tych celów. I teraz tak, materiały do naszej nauki Springa. No to od razu mogę powiedzieć, że dla osób zainteresowanych, jeżeli chodzi o materiały dydaktyczne, jakie się pojawiają w ramach właśnie nauki Springa, no to mogę powiedzieć, że właśnie wystartowała kolejna edycja mojego kursu Spring Boot 2 i po przejściu na stronę akademiaspring.pl możemy zobaczyć dostępne pakiety korzyści, więc jeżeli ktoś chciałby mieć dostęp do tej lekcji, którą na przykład wygląda w ten sposób, tak jak dzisiaj prezentowaliśmy, no to członkowie Akademii Spring mają dostęp do tej lekcji, która była teraz, a dodatkowo jeszcze ponad 120 lekcji w ramach kursu Tworzenie efektywnych aplikacji internetowych lub skuteczne zabezpieczanie aplikacji internetowych. I w dużym telegraficznym skrócie mamy dwa pakiety do wyboru. Dla osób, które uczą się Springa, zalecam pakiet pierwszy, natomiast dla osób, które już znają Springa, chcą się nauczyć warstwy security, zachęcam do zapoznania się z pakietem drugim. Natomiast osoby, które zarówno chcą się uczyć dwóch rzeczy naraz, a jednocześnie mieć dużo korzystniejszą stawkę cenową, no to zachęcam do korzystania z pakietu najwyższego. Największą zmianą, jaką pojawiła się w najbliższej edycji, to jest to, że wraz z zakupem pakietu drugiego albo trzeciego można zdobyć certyfikat,
A oprócz tego jeszcze osoby, które przystępują do aktualnej edycji, mogą zyskać dostęp do moich bezpłatnych szkoleń. Jak widzimy, mamy tutaj zapowiedziane szkolenie, które pojawiają się z Spring Clouda, z poziomów testów. Planuję jeszcze zrobić szkolenie z zakresu Kiloka, z zakresu Kubernetesa. Te wszystkie szkolenia będą oczywiście online bezpłatnie dla osób, które będą uczestniczyć na żywo. Natomiast jeżeli ktoś na przykład nie może być na którymś ze szkoleń, a chciałby mieć do niego zapis, no to w ramach Akademii Spring może właśnie w ramach każdego z pakietu ma ograniczoną pulę dostępu. I tak na przykład w ramach Akademii Spring pierwszego pakietu ma się co najmniej 2 dostępy do webinarów, w ramach pakietu drugiego ma się również co najmniej 1, ale można dostać kolejne dostępy za wykonywanie zadań, a w przypadku skorzystania z najwyższego pakietu jest możliwość skorzystania z aż 5, co najmniej z 5 darmowych dostępów do zapisów ze moich szkoleń online. Po wyborze konkretnych elementów no, można dostać szczegółowe informacje, jak wyglądają całe programy, co się w nich skład zawiera. Ja tylko wspomnę tutaj, że ta baza materiałów coraz bardziej się poszerza. No i wówczas w związku z tym, oczywiście tutaj certyfikat można zdobyć, w związku z tym, że baza danych się poszerza, no to każda kolejna edycja będzie edycją już nieco droższą. Oczywiście zapisy są ograniczone, nabór do bieżącej edycji trwa tylko i wyłącznie do piątku, więc osoby, które są zainteresowane kursem, zapraszam do zapoznania się z programem, no i zapraszam również do zadawania pytań, jeżeli takie się pojawiły. Okej, dobra, ale żeby dłużej nie robić tutaj dla siebie reklamy, to wspomnę teraz więcej informacji na temat książek, na temat mojej książki. Okej. Książka. I teraz tak, jest kilka wieści. Ukryj widok prezentera. Tak wyglądał spis treści książki, który został zaproponowany w ramach wydania mojej książki. No i na chwilę obecną mogę powiedzieć, że z tych 15 punktów, które jest tutaj zaprezentowane, udało się zrealizować tyle. Czyli będziemy mogli omówić sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 rozdziałów z 15, które zostało zaprezentowane, a dodatkowo dorzuciłem 2 rozdziały gratis. Z tego względu, że nie przewidziałem ich na początku, ale stwierdziłem, że w trakcie pisania, że one są bardzo istotne i warto by było je dodać. Dlatego też aktualna wersja książki ma w sobie 10 rozdziałów i ona dodatkowo ma informacje na temat testowania aplikacji i zarządzania usługami. I teraz tak, ważna informacja jest taka, że ta książka, ta wersja, którą tutaj zaprezentowałem, ta wersja, którą zaprezentowałem, będzie wydawana i będzie przekazywana do wydawnictwa w przyszłym miesiącu, czyli w listopadzie będzie wydane 50 egzemplarzy, które będą egzemplarzami testowymi, czyli na dobrą sprawę będą zawierały one te 10 rozdziałów. Nie będzie to jeszcze kompletna książka, ponieważ kompletna książka pojawi się mniej więcej w okolicach grudnia. Natomiast ta książka z tymi rozdziałami, które widzimy tutaj na tablicy, będzie wydrukowana w 50 unikalnych egzemplarzach testowych. Czyli do wydawnictwa przekazuję na początku listopada tą wersję. Wydawnictwo potrzebuje mniej więcej 10 dni na obróbkę treści, no i od razu drukuje, czyli mniej więcej w połowie listopada pojawi się 50 egzemplarzy mojej książki, która właśnie pojawi się dla wybranych osób. I teraz tak, ponieważ ja jeszcze nie zamierzam sprzedawać tej książki, ponieważ to będzie tylko i wyłącznie 50 egzemplarzy, to ja podjąłem taką decyzję, że osoby, które dzisiaj dołączą do Akademii Spring, do dowolnego z kursów,
dostaną jeden egzemplarz książki, czyli osoby, które zdecydują się na zakup danego kursu, pierwszego, drugiego lub trzeciego, dostaną jako bonus, dodatkowo dany egzemplarz książki. W ten sposób będą mogły przystąpić do Akademii Spring jednocześnie z białym krukiem, ponieważ to będzie unikalny egzemplarz, tylko i wyłącznie wydany jeden raz, jeszcze nie idealny, ponieważ nie będzie to wersja finalna, to będzie tylko i wyłącznie wersja 10 rozdziałów, które pokazałem, które jeszcze nie mają niestety pełnych wideo. Natomiast będą to egzemplarze, które będą zawierały właśnie te informacje w formie tekstowej. Więc osoby, które dołączą dzisiaj, mają dodatkowy bonus, dostaną mniej więcej w połowie listopada świeżutką, nowo wydaną książkę dotyczącą właśnie Springa. Okej, dobra. Tak jak powiedziałem, drukarnia przyjmuje zamówienia z początkiem listopada, mam 50 testowych egzemplarzy do rozdania, no i dla każdej osoby, która dołączy, będzie mogła dostać, miała szansę dostać darmowy, bezpłatny egzemplarz. Okej, moi drodzy, 2 godziny webinaru z małymi cięciami, ale tyle ode mnie, więc ja teraz zapraszam do dyskusji, rozmów, możemy sobie swobodnie porozmawiać. Ja się zastanawiam, czy w tej samej koszuli jestem. Ale nie, dobra, ja mam trochę ucięte. O, tak w ogóle guzik mi się rozpiął. Trochę mam ucięte. Więc śmiało proszę o zadawanie pytań. To co tutaj pokazywałem, to będzie wersja drukowana. To będzie wersja drukowana, która będzie ciepłymi książeczkami, tak jak tutaj widzicie, prosto z drukarni. Z taką samą okładką. W grudniu zmieni się nazwa tej książki, ponieważ na ten moment nazywa się to Spring Boot 2 tworzenie efektywnych aplikacji internetowych, ale w grudniu, kiedy będzie planowany wydruk finalny, to mam znacznie ciekawszą nazwę, ale to będzie już niespodzianką. Zmieni się troszkę okładka, zmieni się nazwa, no i oczywiście książka będzie dopełniona. Zauważyłem, to cały live stream miałem ten guzik. Czy będę podpisywał książki? No niestety ze względu na to, że mieszkam w Norwegii, a drukarnię mam w Polsce, no nie ma takiej zbytnio możliwości. Chyba że któregoś razu udałoby się zrealizować gdzieś stacjonarnie jakieś szkolenie, albo zrobić właśnie, jeszcze sobie myślę coś takiego, żeby można było zrobić, że osoby, które mają książkę, będą mogły przyjść na przykład na jakieś szkolenie tylko i wyłącznie dla osób, które mają książkę w wersji drukowanej i na tym spotkaniu oprócz tego, że zrobimy sobie jakieś szkolenie, to jeszcze może jakiś taki wieczór podpisania tej książki, może w ten sposób, ale na ten moment mieszkam w Norwegii i niestety nie mam możliwości podpisania tej książki. Mateusz, wiesz co, pamiętam, ta książka będzie, na razie nie będzie wersji drukowanej, przepraszam, ta książka będzie na razie tylko wersji drukowanej, nie wiem kiedy pojawi się wersja cyfrowa tej książki, na razie nie obiecuję, ponieważ jest kilka trudności, na pewno będzie wersja drukowana, ale jak pojawi się wersja cyfrowa, to wówczas członkowie Akademii Spring na pewno będą mogli wymienić tą książkę na kupony, tak? Ponieważ ja powiedziałem, że tutaj w ramach Akademii Spring mamy dostęp do możliwości wymiany kuponów na dowolne moje inne szkolenia, zapisy z danych szkoleń, więc można to będzie wymienić na przykład na książkę w wersji elektronicznej. Na ten moment będzie można tylko i wymienić, dopóki książka nie zostanie wydana, będzie można tylko i wyłącznie wymienić na inne moje kursy, na zapisy z innych moich kursów, takie jak na przykład kurs na ten moment programowanie reaktywne, można sobie wykupić wzorce projektowe, można wykupić GCP, no ale na dobrą sprawę tych szkoleń będzie w najbliższym czasie sporo, na przykład będzie można sobie wykupić zapis z nagrania z architektury mikroserwisów i później na przykład z warsztatu z niego, no to już jest duży benefit, bo to będzie szkolenie zamknięte. Tutaj architektura mikroserwisów, to będzie 8-godzinne szkolenie, tutaj będzie mniej więcej 1,5-godzinne szkolenie w takiej samej formie,
architektura to już będzie dla 14 osób, taki spoiler, dla pierwszych 14 osób, które zapiszą się na to szkolenie, ale osoby, które na przykład są w Akademii Spring, mają dostęp do właśnie do kodów, i te kody będzie można wówczas zamienić na zapis takiego właśnie szkolenia. Kiedy start? Już zapisy już ruszyły. Zapisy ruszyły dokładnie dzisiaj o godzinie 19 i trwają tylko i wyłącznie do piątku do godziny 22. Czy będzie stream z WebSocketów? Już, pan Tadeusz, taki stream już był, znajdziesz go na moim kanale. Jaki poziom wiedzy ma uczestnik twoich kursów Spring Security, Spring Security podstawy aplikacje? Wiesz co, jeżeli chodzi o tworzenie efektywnych aplikacji internetowych, program kursu możesz sobie zobaczyć na stronie. Zdobędziesz wiedzę z zakresu tworzenia REST API, czyli na dobrą sprawę to, co dzisiaj robiliśmy, to po tym kursie będziesz z pewnością sobie z tym spokojnie radził. Tym bardziej, że zapis tego webinaru będę chciał w miarę możliwości dołączyć właśnie jako źródło nauki. Oczywiście będę musiał wcześniej pociąć ten materiał, ale ten materiał pojawi się na pewno w tygodniu trzecim, więc będzie zapis tego webinaru będzie widoczny również w tym miejscu. Tworzenie aplikacji MVC, czyli korzystanie z Vadina, Reacta, Timelifa, w podstawowym poziomie, tworzenie klientów HTTP, więc również bazy danych, więc wszystko to, co potrzebujesz do zrobienia zaawansowanej aplikacji w Springu. Natomiast drugi kurs, na dobrą sprawę, jest uzupełnieniem. To jest kurs dla bardziej zaawansowanych osób, którzy już dobrze umieją tworzyć aplikacje, czyli na przykład aplikacje do rozpoznawania twarzy, czyli sklepy internetowe. Na dobrą sprawę mogę pokazać kilka projektów, mi się wydaje. Mogę pokazać projekty swoich absolwentów, którzy właśnie są po tym kursie. Google API, Google, gdzie ja to mam? Tak z ciekawości mogę pokazać. Jak wyglądają, więc najlepiej odpowiadając na pytanie, co użytkownik potrafi, no to jest właśnie pokazanie, co moi absolwenci robią. Dobra, już mam. Dobra, i mam całą listę. No, pokażę kilka przykładowych projektów. Na przykład coś takiego zrobił Janek, tylko nie wiem, czy ja to mogę odpalić. Czy to jest dobra, o mamy. Taka jedna z moich ulubionych aplikacji. Oj, tylko coś net zawodzi. Aplikacja była wdrożona na serwerze i chciałbym pokazać tą aplikację, jak ona działa na serwerze. Ale niestety, ale mogę na przykład pokazać repozytorium i pokazać, ponieważ tutaj jest nawet obraz tego, jak to aplikacja działa w praktyce, więc tutaj można nawet się przyjrzeć, jak aplikacja działa, więc możemy zobaczyć krótkie demo, że to jest aplikacja, gdzie wskazujesz miejsce i pokazuje ci, gdzie jest najbliższy na przykład kebab, gdzie jest najbliższa lodziarnia. Czyli na dobrą sprawę można wskazać miejsce i o, tu jest oczywiście kategoria, czyli jeszcze jako administrator można dodawać własne kategorie, na przykład kluby i udostępnić na poziomie tego, co widzimy. O, wskazujemy miejsce, gdzie jesteśmy, no i pokazujemy na przykład w pobliżu sushi, bar, pizzeria,
I w ramach Google Maps możemy sobie na przykład właśnie definiować takie miejsca, znajdować takie miejsca. No i takie aplikacje jak te właśnie tworzymy w ramach aplikacji końcowej. To jest oczywiście absolwent, który ukończył dwa kursy, bo tu jest warstwa security, jak widać. To już było logowanie, wylogowywanie się. To wszystko działa pod kontrolą HTTPS-a. Więc tutaj pokazuję Ci, jak wygląda absolwent obu kursów, który zdobył certyfikat. To jest właśnie osoba, która pokazuje, o właśnie, wykorzystuje formatki logowania, jednocześnie łączy się z Google API, tak, czyli tworzymy klientów w HTTP, łączymy się z API, pobieramy dane, no i wówczas umieszczamy je na mapie. Więc tutaj przekrojowa wiedza na temat tego, jak korzystać z bazy danych, jak korzystać z security, jak łączyć się z klientami HTTP, to wszystko jest poruszone w kursie po to, żeby stworzyć najbardziej profesjonalną aplikację, która będzie już godna do poszczycenia się do repozytorium, a ja dbam o to, aby po prostu jakość tego kodu i to, co się w niej znajduje, było jak najwyższym poziomie, bo zdaję sobie sprawę, że wiele osób wybiera ten kurs, żeby dostać awans, podwyżkę, pierwszą pracę, no i mi zależy, aby dana osoba właśnie mogła i miała jak najlepszy start, to też dosyć bardzo weryfikuje te osoby, które weryfikuje osoby, które otrzymują certyfikaty, no i też zadania, jakie realizują. Ponieważ żeby dostać certyfikat, to nie jest tylko i wyłącznie zrealizowanie, obejrzenie kilku wideo, to jest liczne prace domowe, udzielanie się społecznie, wykonanie projektu końcowego. Tego jest naprawdę sporo, żeby dostać certyfikat, więc certyfikat jest dla osób, które ukończą kurs sukcesywnie w ciągu pół roku. Mają pół roku na przerobienie materiałów, nauczenie się, stworzenie projektów, prac domowych, zaliczenia testów, to wszystko właśnie służy do tego, żeby ugruntować tę wiedzę, ponieważ nie chciałem stworzyć kursu, który będzie, tylko sobie oglądam wideo, tylko to jest kurs kompleksowy, który ma w sobie prace domowe, musisz realizować code review innych uczestników, musisz robić testy, musisz zrobić projekty końcowe, musisz się liczyć z tym, że będzie dużo poprawy, dużo pracy, no ale właśnie chodzi o to, żeby ten kurs był jak najbardziej interaktywny, no i żeby to nie był tylko i wyłącznie zwykłe tylko i wyłącznie oglądanie. Front w czym jest zrobiony? W Angularze, jednak w ramach tego kursu ja mówię tylko i wyłącznie temat podstaw frontu. Ja tutaj nie skupiam się na froncie, żeby zrobić coś bardzo mega zaawansowanego. Ja tylko i wyłącznie mówię wskazówki, w jaki sposób powinniśmy front tworzyć właśnie z wykorzystaniem Reacta, chyba Angulara. Angular też powinien być. Tak, Angular też jest. Ja mówię na dobrą sprawę na froncie, nie skupiam się tak bardzo w tym kursie, ponieważ w tym kursie skupiamy się przede wszystkim na backendzie. Kiedy luźny live na grupie? Na której grupie, pan Tadeusz? Ile godzin trwają nagrania, tworzenie efektywnych aplikacji internetowych? Ojej, terty, jest to bardzo ciężko mi powiedzieć, ponieważ jeden materiał trwa, wiesz co, nie liczyłem, ponieważ jeden materiał, mogę Ci powiedzieć, że trwa mniej więcej od 10 do godziny, tak? Że każdy materiał, który tutaj widzisz, trwa od 10 minut do godziny, więc ciężko jest, by było mi to policzyć, tym bardziej, że na przykład jak nagranie z dzisiejszego spotkania wrzucę w formie live streama, no i widzimy tutaj, że na przykład to nagranie trwa 2 godziny, ale ono nie jest tak skondensowane. Dużo tych materiałów jest skondensowanych, ponieważ trwają po 15 minut, ale rzeczywiście przekazują Ci konkret informacji. Ciężko mi odnieść tutaj się do wyznacznika czasowego. No i też tutaj też nie chciałbym celowo go wskazywać, ponieważ mogłoby być ono pewnym przekłamaniem. Masz w planach zrobienia materiału Spring Boot plus Angular? Już taki materiał był, nawet Ci powiem, wiesz? Był u mnie na kanale. Już nie pamiętam, czy na kanale. Na pewno jest gdzieś tam w mojej bibliotece. Muszę go poszukać. Na Facebooku, na Bycza Zagroda kiedyś robiłeś w piątki takie 30 minut na pogadankę na wszystkie tematy. Możemy wrócić do tego, jak najbardziej możemy wrócić do tego, na dobrą sprawę, teraz jest taki czas. Ej, teraz jest taki czas, możemy zadawać mi pytania, pogadać, bardzo chętnie.
Ewentualnie trzeba by było wyciągnąć. Albo jeszcze mam pomysł. Slido. Slido. Zróbmy coś takiego. Zastanawiam się, czy ja muszę za każdym razem pricing. Ja chyba muszę mieć tu konto. Ale dobra, to zróbmy coś takiego. Zróbmy coś takiego. Skoro chcemy mieć sesję Q&A, to ja podrzucę link. O. I można tutaj anonimowe pytanie mi zadać. Można mi zadać anonimowe pytanie. Tutaj można zadać mi anonimowe pytanie. A ja już idę do odpowiedzi. 247, czyli 248 pytanie. O, już ktoś zadał pytanie. Czy podejście z JSON Vue jest odpowiednie również do zarządzania poziomami dostępności dla administratorów i zwykłych użytkowników? Do tego służy JWT, JSON Web Token. JSON Web Token, no i niestety nie mam chyba żadnych darmowych materiałów na ten temat, które by ci tu wytłumaczyły, ale to jest właśnie coś, co znajduje się w Akademii Spring w sekcji Security. Tu jest sekcja poświęcona bezpieczeństwu REST API, no i tutaj możemy właśnie zabezpieczać, przepraszam, tutaj JWT, i tutaj będziemy mogli na przykład zarządzać odpowiedzialnościami użytkownikami, że na przykład użytkownik admin ma dostęp do jednej części, użytkownik user ma dostęp do innych części. Więc raczej nie tędy droga, jeżeli chodzi o JSON Vue. JSON Vue bardziej służy do tego, tak jak powiedziałem, że dany klient będzie miał dostęp do informacji na temat samochodów, a drugi na temat właśnie, na temat na przykład pojazdów. Samochodów i na przykład na temat zamówień, coś takiego. Przemek, pokaż jeszcze jakiś fajny projekt, to zachęca. Chcecie fajne projekty jeszcze zobaczyć? No dobra, to zobaczymy, co jeszcze tutaj. Bo tych projektów jest naprawdę sporo. Jest sporo tych projektów, no i ja bym bałbym się, że zanudzę. Ja zanudzę po prostu pokazując te wszystkie projekty, które tutaj mi się trafiły. Jeszcze jeden mogę jakiś pokazać. Tylko też nie przygotowałem wszystkiego, ale dobra, no zróbmy, zobaczmy jeszcze jakiś projekt. Każdy projekt na dobrą sprawę musi, żeby spełniał wymagania, musi zostać wrzucony na serwer. Dlatego też widzicie tutaj na przykład na Heroku, część osób wrzuca, ja też pokazuję, opowiadam, jak wrzucić aplikację na Heroku. Dobra, no to zobaczmy. Mamy tu kolejny projekt, no i to jest projekt, który został wykreowany przez Mateusza. Mateusz, jak jesteś na czacie, to się odezwij. No i teraz potrzebujemy, więc możemy sobie poczatować. Zaraz zobaczymy, czy... Tylko teraz pytanie... Oj, tutaj się widziałem, że wrapper wkradł, nie najlepiej. A czy ja mogę zacząć bez tego chattingować? Czy ja muszę się zalogować? Test. Test. O, ładnie, już mi się podoba, że musi być hasło dłuższe. Test. Ojej. Ja widzę, że to jest trudne. Nie mogę przejść przez rejestrację. Sign in. No dobra, zobaczymy. przemek@bykowski.pl. To jest świeży projekt od Mateusza. Widziałem, Mateusz, mail od ciebie. Nie wiem, czy jesteś na czacie, ale widziałem mail, że podesłałeś mi projekt. Jeszcze go nie sprawdziłem, szczerze mówiąc. Teraz będzie okazja z czatami sprawdzić projekt. Więc możecie śmiało ocenić. Przemek. Albo zrobię też maila. No i hasło dam teraz trudne. Dobra. Dobra, jesteśmy. Dobra. Dobra, testujemy. Słuchajcie, to jest aplikacja jednego z moich absolwentów. To jest Mateusz, pocieszająca wiadomość. Jest Mateusz? Nie widziałem, Mateusz.
Jak jesteś jeszcze... Dobra, Mateusz, nie ma wirusów? No chyba nie ma, aplikacja... Więc śmiało wbijamy, rejestrujemy się i podczatujemy tutaj, w jednej z aplikacji z moich absolwentów. Dobra, widzimy, że ktoś dołączył. Ja też. Eluwina. Ale naprawdę aplikacja pro, hejka, hejka, naklejka, pada deszcz w Gdyni, w Egersund też. Eluwina! U was pada śnieg, jeszcze nie, ale padał, w tym sezonie już padał. Siema. Ale w ogóle o zarąbista aplikacja, bardzo mi się podoba i ona jest taka clean i tutaj widzimy. No i oczywiście to musi, cześć, wydajność, o, działa. Ale to jest w ogóle świetny, przeciążymy to, ale to jest w ogóle świetna okazja, żeby pogadać, pobawić się, potestować i jednocześnie wypróbować jakiś produkt. Wypróbować jakiś produkt, bo podejrzewam, że Mateusz na produkcji jeszcze w życiu nie miał tylu użytkowników, co tutaj. Więc faktycznie, i tym bardziej, że można by było stworzyć jakąś, zrobić live'a z interview dla Java Junior Developerów. Napisz mi maila, bo to jest ciekawy temat, a zapomnę. Szkoda, że nie widać historii. Widać chyba, czy nie? Widać historię. No, widać nawet, kto jest aktywny, tylko nie widać liczby. No ale to już jest tam kwestia... Aha, bo ci, co dołączyli, nie widzą. Okej. Więc to jest o tyle ciekawe, moi drodzy, że można by było nawet wspólnie coś live kodować i później nawet na produ... O, to wspiera ten graficzny... dobra. Aha, dobra. Dobra, więc to jest o tyle, Przemek, może jakiś open source. No właśnie, o tyle jest fajne, że można by było zrobić jakiegoś wspólnego open source'a i później na live streamie go pokazać i od razu mieć od razu dużą bazę danych użytkowników. Aha, biedny Mateusz zaraz splajtuje przez nas, ponieważ jak korzysta z jakiegoś płatnego rozwiązania, to już długo nie pokorzysta. Ej, ikonki są. Więc słuchaj, Mateusz, jeszcze kodu nie widziałem, ale możemy zrobić jakąś szybką CR-kę. Więc przede wszystkim, no... Jak na osobę, która zrobiła tak świetne rozwiązanie, podejrzewam, że po prostu ci się zapomniało i wrzuciłeś z rozpędu ten... A nie, to jest wrapper! Dobra, sorry, wrapper możesz wrzucać, sorry. Myślałem, że to jest target. Dobra, źle widziałem. Nie założyłem okularów. To jest wrapper, dobrze jest. Zobaczymy, czy to są testy napisane. Model Entity Service. No w serwisie się będą najciekawsze rzeczy działały. Model update. To jest tylko i wyłącznie interfejs. Aha, bo to nie są imple, więc podejrzewam, że jeszcze będę gdzieś musiał message updater. Gdzie znajdę imple? Aha. No dobra, to widać, że to na soketach działa. No. Że to tworzy nawet kolejkę. Że to tworzy kolejkę, a jeszcze się zastanawiam, jakie to zależności wykorzystuje. Zobaczmy w POMie, co to w ogóle jeździ. ActiveMQ. Dobra, bazy danych, DevToolsy. Hmm.
Tutaj mamy przykład użytkownika. Użytkownik jest od razu zapisywany do bazy danych. No zobaczymy, jak wersja security wygląda. Tu też będzie ciekawe, bo skoro mamy bazę danych, to mamy jeszcze informacje na temat użytkownika i jeszcze mamy AOP, Entity, Model, Repository, Service. To w serwisie powinien być security. Security. Ciężko się przegląda kod na GitHubie tak w ogóle. Security. Gdzie jest security? W konfigu, no przecież. Web security config. Dobra, i to jest domyślna implementacja z tego co. Authorization Manager, dobra. Nie, dobra, to widzę, że to jest domyślna implementacja, bo jeszcze będę chciał pokazać keylogga. Są szyfrowane, tak. Z bekryptem nawet są szyfrowane z tego co widziałem. Domyślnym bekryptem są hasła szyfrowane. No, bo jeszcze w ramach niedługo będzie livestream, podejrzewam, że w przyszłym roku. Z keylogga, to jest dopiero świetna kobyła do zarządzania użytkownikami. No i oczywiście osoby, które są w kursie, dostaną gratis zapis z tego, zapis z tego szkolenia, ponieważ to jest dobra kobyła do zarządzania użytkownikami, uprawnieniami, hasłami i to jest naprawdę świetny kombajn, który się w tym sprawuje. A, dobra, dalej z pytaniami lecimy, dalej z pytaniami. Ojej, już tyle pytań. Zaraz wrócę, pójdę sobie po czekoladę, bo jestem głodny. Norweska czekolada. Tak wygląda czekolada w Norwegii. Ta-da. W ogóle jest ciekawe, że w Norwegii sprzedają wszystko w takich big bagach, na przykład jak w Polsce się kupuje, nie wiem, ryż w torebkach półkilogramowych, w kartonikach półkilogramowych. Tutaj kupuje się w kilogramowych. Jajka kupuje się po 10 sztuk, tutaj po 15 sztuk. W ogóle wszystko jest tutaj dużo, dużo, dużo większe. Proszek półkilowy nie kupisz, no musisz kupić 3 kilo od razu. Dzisiaj tak stresowałem się tym live streamem, że nic praktycznie nie jadłem i teraz muszę nadrobić. Pytanie. Jak ty uczysz się nowych rzeczy, zdradź swoją strategię. Nowych rzeczy uczy się najczęściej poprzez naukę innych ludzi, czyli wybieram sobie jakiś temat, który mnie interesuje, albo temat, który interesuje innych odbiorców. No i wówczas czytam na ten temat książki, oglądam kursy wideo, czytam blog posty, sprawdzam, co się dzieje na Stack Overflow, jeżeli chodzi o ten temat. No i z tych wszystkich rzeczy wyciągam esencję, czyli ze wszystkich materiałów YouTube'u, na YouTubie, których znajdę na ten temat, ze wszystkich dokumentacji technicznych, książek, jakie znajdę, chociaż książek zależy, ile mam czasu, bo czytanie książki jest zazwyczaj dosyć długie, więc to polega na tym, że biorę esencję, takie najważniejsze rzeczy, które pojawiają się w dokumentacji technicznej, na blogach, na innych materiałach i wówczas tworzę z tego taką esencję, no i tą esencją się dzielę z innymi. No i w ten sposób, że jak ja komuś opowiem na dany temat, jak ja napiszę na ten temat bloga, jak zrobię na ten temat odcinek na YouTubie, to wtedy ja tą wiedzę mam ugruntowaną i czuję się z nią najlepiej. Co z osobami, które już dołączyły do Akademii Spring? Czy kody będą dostępne? Tak. Na marginesie można cały czas z nich korzystać. Na ten temat miałem na grupie live stream był na grupie. Więc jeśli ta informacja cię przeoczyła, to po prostu skontaktuj się ze mną. Dam ci link do materiału, w ramach których opowiadam o tych nowych zasadach.
Ale tak, wszystkie osoby, które są w Akademii Spring, mają te same zasady. Czyli mogą korzystać z dwóch kodów, kodów w zależności od pakietu, jaki posiadasz. Już odpowiedziałem? Ale to już odpowiedziałem. A, jak mi się mieszka w Norwegii? Jedzenie jest słabe, dlatego jem czekoladę. Ale nie, w ogóle... życie w Norwegii jest na znacznie wyższym poziomie niż w, niż w Polsce. Chociaż, będąc szczerym i otwartym, to w Polsce programista zarobi więcej niż w Norwegii, bo w Norwegii koszt życia jest znacznie większy. Na przykład pizza w Polsce kosztuje 30 zł, a pizza w Norwegii kosztuje 130 zł. Fryzjer w Polsce 20 zł, fryzjer w Norwegii około 180 zł. Więc wszystko jest kilka razy droższe niż w Polsce. Natomiast te zarobki no są wyższe niż w Polsce, ale nie kilkakrotnie wyższe. Mniej więcej, nie wiem, 30% wyższe niż programistów w Polsce. Więc zarabiamy 30% więcej niż w Polsce, ale koszty życia są kilkukrotnie wyższe. Więc mimo to, że się nie opłaca pracować w Norwegii, to tutaj jakość życia jest na znacznie wyższym poziomie. Ludzie są znacznie sympatyczniejsi, politycy się nie kłócą, nie ma żadnych stref. Jeżeli podpadniesz policjantowi, to policjant powie ci, no nieładnie, nie rób tak na przyszłość. W Polsce od razu mandat. W Polsce mam wrażenie, że wszyscy się ze wszystkimi kłócą i jest duży po prostu chaos tutaj, jakieś manifesty, jakieś zakazy, nakazy. Na dobrą sprawę teraz dużo osób mówi, że do lekarza nie może pójść, a na dobrą sprawę płaci cały czas ZUS. Więc jest dużo nieścisłości związanych z prawem. Polityka po prostu nie za bardzo tutaj w Polsce działa. Wszyscy się po prostu są dla siebie wilkami. Jeżeli pójdziemy do ZUS-u, no to być dobrze potraktowanym w ZUS-ie to praktycznie niemożliwe. Dodzwonić się do urzędu skarbowego niemożliwe. W Norwegii, jak nie mogłem się dodzwonić do urzędu skarbowego, to poprosili mnie, żebym zostawił numer, to oni do mnie odzwonią. I do mnie oddzwonili. Tam urzędnicy są taki mili, że oni za wszelką cenę chcą ci pomóc. Masz jakiś problem, to urzędnik będzie tak długo z tobą na linii siedział, dopóki ci nie odpowie. Natomiast w Polsce jest dużo takich absurdów prawnych, dużo absurdów politycznych, tego jak po prostu działa system. W Norwegii na ten moment, mimo że projekt mi się już kończy i nie wiem co dalej, ponieważ w listopadzie miałem plan, żeby skończyć projekt, no ale tak mi się tu życie spodobało, mimo że jedzenie jest i pogoda jest taka, no nie bardzo, to tutaj naprawdę życzliwość, sympatyczność, dobroduszność ludzi jest na tak wysokim poziomie, no coś fantastycznego i Norwegia pod tym względem jest piękna. Napisz mi proszę, zrobisz live'a z interwiu dla Java Junior Developerów, please. Napisz proszę mi maila z informacją, co byś chciał w ramach tego live streama. Jak zbiorą się osoby, no to bardzo chętnie. Pytanie. Jakie alko polecałem? Wiesz co? Ja nie piję alkoholu. Ale jeden z moich studentów, byłych studentów, bo już nie pracuję na uczelni, zapytał mnie, jakie są ceny alkoholu w Norwegii i specjalnie zrobiłem dla niego zdjęcie z półką z alkoholami. I to był pierwszy raz, kiedy w ogóle miałem styczność z alkoholem, zrobić zdjęcie, bo nie, ja alkoholu nie spożywam i jeszcze alkoholu nie próbowałem. Może nie to, że jestem abstynentem, ale po prostu no nie ciągnie mnie do spożywania alkoholu, dlatego dość bardzo go ograniczam. Ewentualnie na jakichś sylwestrach, ślubach, coś takiego, ale nie tak, żebym sobie na przykład kupił piwko i to piwko wypił. O, tak wygląda półka w supermarkecie w Norwegii. I na przykład Heineken 32 korony kosztuje.
32 Noctupelen, to za puszkę piwa w sklepie zapłacimy 13,33. Takiego Heineken to nie jest takie jeszcze złe piwo. Więc takiego średniego piwa zapłacimy za puszkę 13 zł. To jest stawka niezła, to jest naprawdę bardzo dobra stawka, bo na mieście, jak pójdziesz wypić sobie piwko na mieście, to zapłacisz 60 zł, od 60 zł za małe piwo na mieście. Takie są ceny i to jest normalne, że usługi są bardzo, bardzo drogie w Norwegii, więc no, tak jak powiedziałem, piwo mniej więcej jest 4 razy droższe niż w Polsce, no ale programista nie zarabia 4 razy więcej niż w Polsce, więc no, ceny na półkach są dosyć wysokie, chociaż i tak dużo mniejsze niż na mieście. No i co jeszcze trzeba pamiętać, moi drodzy? Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że wyleciało mi. A, że w supermarkecie dostaniesz tylko i wyłącznie piwko, bo w supermarkecie nie można sprzedawać mocniejszych trunków niż piwo, a jeżeli chce się kupić jakiegoś łyskacza, jakieś lepsze wino, czy też wódkę, no to trzeba iść do specjalnych sklepów, które są monopolowymi sklepami, działają tylko w określone godziny, w określonych dniach, tygodniach i są za kratami. A tam już w związku z tym, że jest taka restrykcja, no to jest dużo drożej. O której robi się ciemno w Norwegii? Latem robi się, w ogóle się nie robi ciemno. Latem, jak przyjechałem do Norwegii, to ciemno było tylko między 24 a 2 rano, a tak to są białe noce. A w Norwegii już się robi ciemno dosyć wcześnie, bo mniej więcej przed 19. Gdybyś mógł zrobić projekt step by step, jak zrobić prostą aplikację z background... Ojej, tylko... Aha, to jest propozycja. Ale to już było, to już było. To już było, to już było. Z GCP robiliśmy taką aplikację, którą połączyliśmy... aplikację chyba do przesyłania zdjęć. Że robiliśmy w Angularze fronta, który przesyłał nam zdjęcia, wrzucaliśmy to na GCP i backend w Spring Boot nam to przetwarzał. Nie, już nie współpracuję z SDA. Niedługo po tym, jak otworzyłem, przestałem w zeszłym roku. Tak. W zeszłym roku skończyłem w grudniu. W grudniu skończyłem współpracę z SDA, robiąc szkolenia za granicą. Więc robiłem szkolenie w Londynie, to było moje ostatnie szkolenie. No, wiązało się to z tym, że po prostu coraz mniej czasu miałem na współpracę z SDA. No i też jeżeli chodzi o warunki współpracy. Dlatego też później współpracowałem tylko i wyłącznie w wyjazdach zagranicznych, prowadzenie szkoleń za granicą, a później nawet i z tego już się wycofałem. Dlaczego lista zasobów znajduje się embedded? Podkreślony w moim odczuciu to o czymś prywatnym. Takie są reguły HeytoAssa, że mamy dwa pola. Embedded, gdzie znajduje się lista wszystkich obiektów i links, które wskazują ci linki do innych źródeł. Tak, będzie zdecydowanie. To jest ważne, ponieważ ten materiał chcę dodatkowo dorzucić dla członków Akademii Spring, kursu Spring Security. Ten materiał będzie oczywiście dla nich za darmo. No i oczywiście za darmo dla tych wszystkich, którzy będą uczestniczyli na live'ie ze mną. No i to chcę zrobić na początku przyszłego roku. Na początku przyszłego roku chcę koniecznie zrobić keylogga. Przemku, jak chcę kupić, dodać kurs skuteczny, zapisuję, to pokazuje mi cena, bo 699... 699 to jest cena bez VAT i jak jeszcze dodamy do tego VAT 1,23%, to wyskakuje tyle. To się zgadza, bo tutaj na stronie Akademia Spring to są ceny plus VAT, tak? Czyli trzeba jeszcze VAT dorzucić, więc dobrze liczę. Czym się różni ENCIA od symulowanej ENCI modelu? ENCIA służy nam tylko i wyłącznie do zapisywania danych w bazie danych, a natomiast symulowanej ENCI mam na myśli, domyślam się, że chodzi ci tutaj o DTO. DTO to jest odzwierciedlenie ENCI w postaci obiektu, w ramach którego możesz posługiwać się w ramach kodu.
Czy kiedyś będą zatrudniali juniorów na potęgę? No niestety jest sytuacja taka, że coraz trudniej jest znaleźć pracę jako junior. No niestety wymagania rosną, ponieważ tak jak wspomniane niedawno SDA czy inne kursy, no inne instytucje tworzą tych juniorów na potęgę. No i na dobrą sprawę te programy są takie jakie były robione 5 lat temu, natomiast nie są aktualizowane i przez to, że właśnie nie są aktualizowane, to są tam, nie, jeszcze inaczej to ujmę. Program kursu bootcampów zakłada pół roku. No i w tych pół roku od zera przez 6 miesięcy masz stworzyć z ciebie juniora. Więc takich osób powstało bardzo dużo. Jednak oczekiwania firm cały czas rosną. No i niestety tego materiału jest znacznie więcej, żeby zostać juniorem. Natomiast instytucje cały czas trzymają się, żeby robić szkolenia w pół roku. Po prostu w pół roku już nie da się wykształcić junior dewelopera, tak jak było to do niedawna. Więc tego materiału trzeba przyswoić coraz więcej, żeby dostać pracę dla juniora i wydaje mi się, że no niestety mam złe wieści, że po prostu trzeba umieć coraz więcej. No i to jest coś, co też mówię w ramach swojego kursu, że trzeba mieć dobre portfolio, no i też właśnie poniekąd zmuszam, żeby uczestnicy, którzy chcą dostać certyfikat, no to żeby zrobili tam aplikację do portfolio i żeby ona była ładna, staranna z tego względu, że później będą osoby, później będzie ktoś z tego, ktoś czytał. A jak się ma ładne portfolio, to łatwiej znaleźć pracę. Wow. Czy jesteś w stanie polecić jakieś książki na temat sieci internetowych? Ojej. Wiesz co? W czasie studiów byłem, natomiast jeżeli chodzi o sieci internetowe, to już tak dawno w tym nie... Rut. To tak dawno w tym temacie nie byłem, że już niestety, wiesz co, nie pamiętam sieci. Chociaż sam skończyłem informatykę ze specjalizacją sieciową, to niestety już z sieci nic nie pamiętam, a jednak przebranżowiłem się na 100% na backend dewelopera. Takie pytanie, bo robię na studia projekt Security Spring JPA Front w Adinie, mam już rejestrację z kodowaniem hasła, dojdzie tokenizacja plus planowo połączenie z chmurą jakąś AWS albo Azure, co lepsze według Ciebie? I tam wrzucać szyfrowanie po drodze pliki. Masz jakąś radę, co jeszcze można dorzucić? Chodzi o to, aby jak najwięcej security było w sumie. Wiesz co, bez różnicy, czy wybierzesz AWS-a, czy wybierzesz Azure'a. Ja bym może wybrał AWS-a, bo jest bardziej popularny, więc łatwiej będzie Ci później o pracę. I co by można było jeszcze dorzucić? No można dorzucić na przykład rolę. To jest ciekawa rzecz, żeby na przykład dany użytkownik, albo jak już masz tokenizację, to jest bardzo ważna rzecz, ale jeszcze bym dorzucił rolę, że na przykład masz rolę użytkownik, masz rolę admin, administrator. Nie wiem, co dokładnie twoja aplikacja robi, więc ciężko by było mi się do tego odnieść. No ale tak role to jest coś, co przychodzi na pierwszą myśl. Jak uczestnicy Akademii dostaną dostęp do architektury mikroserwisów ten 8 godzin? No wygląda to w ten sposób, że uczestnicy dostają kod i później będą mogli ten kod zamienić na szkolenia. Oczywiście dostęp do zapisu, ponieważ... W warsztacie będą mogły brać udziały te, które się zapiszą, natomiast później jak już obrobię ten materiał, to będzie on dostępny w sklepie i później w sklepie będzie można wymienić za kupon dostęp do właśnie tego zasobu. To ktoś tyle razy to samo pytanie podrzucił, czy mi się internet, a nie, coś chyba z internetem. Ojej. O, dobra, to było to. Ale coś tu się dzieje z Googlem. Dobra, następne. Ten kurs ze Springa to będzie w formie wideo, który prześlesz czy zajęć live? Jeśli druga opcja, to w jakich godzinach będą się odbywać? To jest kurs wideo i dostęp do wideo masz kiedy chcesz. Czyli kiedy chcesz, oglądasz sobie dowolne wideo. My tylko synchronizujemy się na grupie, gdzie w ramach grupy
umieszczamy swoje prace domowe, dorzucamy swoje pytania, więc na dobrą sprawę możesz to wideo oglądać, kiedy ci wygodnia. Masz jakieś hobby? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, bo ja niestety nie mam żadnego hobby. Moim hobbym jest na ten moment YouTube'owanie, robienie szkoleń, jakiegoś rodzaju live streamów, ale poza tym brakuje w moim życiu hobby i to jest mój duży minus, ponieważ no to jest niedobrze, jak się nie ma hobby. No ja jeszcze tego hobby nie odnalazłem. Jeżeli macie jakieś ciekawe propozycje na hobby, to chętnie przyjmę, jakieś przygarnę, bo jeszcze nic nie wciągnęło mnie bardziej niż prowadzenie szkoleń. A masz jakiś konkurs, żeby wygrać Akademię Springa? A co znaczy wygrać? No to jest do wygrania. Jest do wygrania certyfikat. No i żeby wygrać Akademię Springa, no to trzeba zrobić prace domowe, testy, no i przejść rygorystyczne sprawdziany z mojej strony i wtedy można wygrać. Jak zmapować do modelu? Na przykład w DTO nie mamy ID. Dokładnie w ten sam sposób, co pokazywałem, tylko sobie zmieniamy kolejność. Tylko zmieniamy sobie kolejność. No a ID, no musimy mieć. Koniecznie musimy mieć. No chyba, że chcemy utworzyć nowy zasób, no to wtedy ID nie potrzebujemy, bo i tak tworzymy nowy zasób, który będzie w odpowiedzi po wykonaniu operacji save. Ponieważ operacja save na bazie danych zwraca nam informacje na temat ID-ka, który został przypisany i wówczas można zaktualizować DTO. A ja robiłem taką socketową gierkę. To HTML-ową gierkę? Do pomyślenia. Jak sobie radzić z wielogodzinnym siedzeniem przed komputerem? Chodzi o konkretnie ból pleców, brak ruchu, mam pracę plus studia, przez to zdarza mi się przed komputerem spędzać. Ja też mam takie życie na dobrą sprawę, ponieważ idę do pracy, siedzę za biurkiem 8 godzin, wracam z pracy, siedzę za biurkiem, odpoczywam, jem obiad, cokolwiek też robię za biurkiem. Na szczęście ja mam taką sytuację, że mam w miarę zdrowe plecy, to znaczy, że nie bolą mnie plecy od siedzenia. No jak bolą, to znaczy, że mało ćwiczę, więc wtedy jest jakiś sygnał, że dawno cię, Przemek, na siłce nie było, chociaż staram się robić wszystko regularnie, więc wydaje mi się, że przez to, że właśnie robię jakieś martwe ciągi, takie typowo ćwiczenia na wzmocnienie pleców pomagają, żeby po prostu utrzymać tą prawidłową postawę przed komputerem. No mi się zdarza tak, że ja siedzę przed komputerem w takiej pozycji, albo w jakiś na nogach sobie usiągnę, często sobie jakieś właśnie nogi wyciągnę, więc ja siedzę w bardzo niezdrowej pozycji, ale jeszcze kręgosłup mi tak nie doskwiera. Planujesz pozdrów do strumieni na już stałe, czy jednorazowe przypomnienie o sobie? No jeju, co to za pytanie? Cała rozpiska jest, mój drogi. Czyli tak, dzisiaj mieliśmy najefektywniejsze REST API. W listopadzie, jeszcze nie wiem, którego listopada, ale myślę, że gdzieś, właśnie nie wiem, bo mamy jakieś święta niepodległości, to jeszcze nie wiem, którego listopada, ale gdzieś w okolicy połowy listopada, no będzie oczywiście z mikroserwisów pod analogiczne szkolenie. Jakieś, myślę, że półtorej godziny to będzie minimum. W styczniu myślałem, żeby zrobić... A gdzie jest grudzień? Gdzieś mi grudzień wcięło. To miało być w grudniu. W takim razie tutaj mam błąd. To miało być w grudniu. W styczniu możliwe, że zrobimy właśnie tego keylogka, o którym wspominałem. Jeszcze będę chciał gdzieś zrobić właśnie wydajne aplikacje bazonowe. Jeszcze chcę zrobić Kubernetesa. No pomysłów mam dużo. Tylko chodzi o to, że tych live streamów nie będę robił częściej niż raz w miesiącu, bo nie mam na to czasu, to raz. A dwa, to chodzi o to, że moim założeniem jest robienie dużo większych, rzadziej spotkań, ale znacznie bardziej obszerniejszych. Żeby to nie było takie liźnięcie tematu, tylko żebyśmy zrobili sobie to tworzenie mikrousług ze Springiem dosyć gruntownie. Więc rzadziej, ale mocniej, ale z przytupem. Dobra. Gdzie mi wcięło? Dobra. Ej, wcięło mi ten. Kurczę, zgubiłem. O, jest.
Czy na kolejny strumień planujesz wrócić z donatem? Wiesz co, nie wiem w sumie, bo dostałem kilka reklamacji, że te donaty rozpraszają mnie w trakcie implementacji, więc zróbmy może w ten sposób. O, ja wiem jak zrobimy. Donaty już powinny być aktywne. O, właśnie włączyłem donaty. O, właśnie. To zróbmy może w ten sposób, że po każdym takim live streamie, zrobić taką sytuację, że w trakcie implementacji donaty będą wyłączone, ale jak zostaniemy w tej sekcji Q&A, to ja odblokuję te donaty, żeby po prostu one były. Jaką adnotację powinien mieć scheduler, czy jeszcze inną, jaką adnotację powinien mieć scheduler? Komponent. Tak, tak, komponent. Zdecydowanie komponent. A, jeszcze druga część pytania było. Powinno się tam wstrzykiwać serwisy czy repo? To zależy, co robi twój scheduler, ale raczej powinno się wstrzykiwać repozytoria, jeżeli operuje na danych. Zazwyczaj repozytoria. No chyba, że wywołuje jakąś metodę serwisu. To zależy, wiesz co? Może nawet bardziej serwisy. Nawet bardziej serwisy, ponieważ serwisy powinny mieć dostęp... Tak, tak, przepraszam. Serwisy. Ponieważ serwisy powinny mieć bezpośredni dostęp do repozytoriów i one powinny udostępniać gotowe metody, no i te metody powinny być wołane przez schedulery, więc czy schedulery, czyli na dobrą sprawę serwisy. No chyba, że operacja wykonuje się naprawdę na niskim poziomie, tak jak pomyślałem na początku, na bazie danych, czyli aktualizacja jakiegoś zasobu, to wtedy repozytorium. Nie ma reguły, to wszystko zależy, co ona ma robić. Kurs to zajęcia live, czy przesłane gotowe materiały wideo do samodzielnej realizacji? To są materiały wideo, które później opracowujemy razem na grupie, czyli na przykład oglądasz materiał wideo i musisz zrealizować pracę domową i z tą pracą domową dzielisz się z nami na grupie. Hej, jutro rozmowa online z firmą kampanii w Oslo, czy rekrutację do swojego programu szkoleniowego dla absolwentów. Masz jakąś radę, jak się zareprezentować? Przede wszystkim z Norwegami trzeba być mega szczerym i otwartym, ponieważ Norwegowie bardzo będą zwracali uwagę na twoje kompetencje miękkie, więc zakładam, że to, co powinieneś przyłożyć szczególną uwagę, to być miłym, uśmiechniętym, sympatycznym, szczerym i przede wszystkim wykazywać się dużą inicjatywą i dużą empatią. Takie kluczowe rady. Ponieważ skoro to Norwegowie, to Norwegowie przede wszystkim będą chcieli zatrudnić osobę, która będzie sprawdzić się bardzo dobrze w zespole, więc oni bardzo patrzą na kompetencje miękkie, więc tutaj zalecam ci się wyróżnić pod każdym z tych względów. A jak się wpłaca donaty? Jest link pod tym wideo. Czy nie ma linka? Czy nie ma linka? Nawet chyba linka nie wrzuciłem. Zaraz zobaczę, jak się to... Sam nie wiem, jak się donaty wrzuca. Zaraz zobaczymy, czy sobie sam mogę wpłacić donata. Dobra, livestream trwa. Livestream trwa. Słyszę sam siebie. Ej, nie ma linka do donatów. Zaraz zobaczymy. Bo w tych donatów dawno nie korzystałem. Ej, nie da się. Co ja zrobiłem, że się nie da tych donatów wpłacać? Popsułem. O, tutaj jakiś... zgubiłem linka. Bo i tak te donaty tak bardziej były dla mnie for fun. O, jest. Dobra. Tutaj. O, jest. Jest. Dobra, to jak ktoś chce wkleić na czacie, to proszę bardzo.
A jeszcze do opisu mogę podrzucić. Bo te donaty są bardziej dla mnie for fun, bo tam trzeba uzbierać jakąś skarbonkę, żeby w ogóle coś wypłacić z tego. A jeszcze ja specjalnie nie chcę wypłacać, bo ja nie wiem zupełnie jak opodatkować donaty, więc wolę sobie nic nie wypłacać, żeby później Polski Urząd Skarbowy mnie za nic nie ścigał. Więc może zrobię to w ten sposób, że później te donaty, nie wiem, wypłacę na jakieś cele charytatywne czy na coś, bo link do donatów. Bo boję się przepuszczać tego przez konto, nie wiem jak to wystawić fakturę i tak dalej. Ja nie lubię spraw księgowych. Ale zaraz zobaczymy, czy te donaty działają. Byku. 3 złote. Eluwina. I co? A, i teraz kod blik. Ja nie wiem, czy ja mogę tak blika podawać jawnie. Zaraz zobaczymy. Ciekawy jestem. Ciekawy jestem, czy te mBank mi nie działa. Witamy w mBanku, dawaj blika, dawaj blika. O, dobra. Lecimy z blikiem. Mam nadzieję, że mi nikt nie zdąży podkraść tego blika. Wyślijmy donata do samego siebie. No i powinien się na live streamie wyświetlić. Nawet podwójnie. Działa. Była równa 2 zł 69 groszy. No, działają donaty. Działają donaty. Mogłem sobie. Sam sobie donata dawałem, ale jestem biedny mentalnie, żeby live streamer sam sobie musiał donaty spłacać. Moja kariera jest skończona. No już zjadłem jedną czekoladę. Na czekoladę chociaż będę miał. Mam problem z dynamicznym odświeżaniem tabeli na froncie z przypadkiem zmian w bazie danych Angular plus Spring. Zastanawiam się możliwości związane z tego problemu, tak żeby na przykład nie refreshowało całej strony, tylko odświeżało tabele. Fajnie, że streamy wróciły. Pozdrawiam. Na froncie w przypadku, ale Angular. Wiesz co, z frontendem to raczej ci nie pomogę, tym bardziej, bo frontendowcem nie jestem. Przede wszystkim pytanie, w którym momencie chciałbyś odświeżać ten swój widok? Czy to będzie na jakąś akcję przycisku? Bo ewentualnie mógłbyś wykonać pooling, że na przykład co określony czas, co 10 sekund odświeżasz zawartość. Ewentualnie tak jak kolega tutaj zrobił, no to kolega wykorzystał sokety, tak? Czyli od razu jak ktoś coś napisał, od razu się pojawiło. Więc o, coś się popsuło już. Zhakowaliśmy aplikację. Więc wszystko zależy jak chcesz, żeby działała twoja aplikacja. Czy jest sens korzystania z zewnętrznego model mappera, skoro samemu można napisać dowolny komponent mapper? Oczywiście, up to you. Ja podałem przykładowe rozwiązanie. Można korzystać z zewnętrznego model mappera, można zaimplementować to samodzielnie wszystko, można wykorzystać wzorce buildera, można wykorzystać lomboka. Na dobrą sprawę up to you. Dla mnie po prostu model mapper jest najwygodniejszy. Weźmiesz mnie do swojego zespołu w Norwegii, please. Ale czy wiesz co, ja jestem tylko tech liderem i ja nie odpowiadam za rekrutację nowych, raczej za weryfikację nowych osób może tak, ale nie odpowiadam, nie jestem osobą, która jest menadżerem i mówi: potrzeba nam więcej osób do naszego deweloperskiego projektu. No ja nie odpowiadam za to. Ja jestem osobą, która jest tech liderem i tylko i wyłącznie zarządza aplikacją, zarządza przepływem zadaniami, odpowiada za szkolenia po to, żeby po prostu zespół, my jako zespół dowiózł... O kurczę! Oj Ania, ale się rzuciłaś. Dziękuję, bardzo mi miło. Aż się naprawdę zarumieniłem dostawać od kobiety takie wysokie donaty. Ojej, aż mi zatchało. Dziękuję Aniu.
Tak jak powiedziałem, ja odpowiadam tylko i wyłącznie za taką zbudowanie atmosfery i przepływem pracy w ramach mojego projektu, aby nasz zespół dowiózł to w określonym czasie, jak największej jakości, no i ku zadowoleniu klientów, project managerów i samych deweloperów. Więc ja tylko i wyłącznie odpowiadam za budowanie zespołu, nie za zatrudnianie nowych, za zlecanie zatrudniania. O tak, bo być może jako osoba, która jest osobą techniczną, będę uczestniczył na rozmowie kwalifikacyjnej, żeby daną osobę sprawdzić, ale na przykład no, sam nie jestem osobą decyzyjną, żeby zatrudnić dane kolejne osoby. Jest opcja, jest to opisane w ramach FAQ, jak można to zrealizować, więc ja nie mam opcji płatności w ratach, ale natomiast można właśnie to zrealizować z wykorzystaniem wzięcia pożyczki w banku. Mini pożyczki tak zwanej. Nie jest czekolady, tak, wiesz co, na dobrą sprawę ja nie jem nic po godzinie 18 i tego się trzymam. Na dobrą sprawę ja jem tylko w godzinach 9:30-17:30 i to jest tak zwana dieta ramowa i ja się jej trzymam. Tylko teraz uwaga, będąc szczerym, tak stresowałem się dzisiejszym livestreamem, ponieważ to jest pierwszy livestream od dawien dawna, że ja dzisiaj praktycznie dzisiaj nic nie jadłem. I teraz jak już te emocje mi opadły, no to mogę w końcu coś zjeść. A że czekolada jest najprostszą rzeczą, jaką można złapać i podjeść, no to padło na czekoladę, ale faktycznie na ogół nie jem. Na ogół nie jem po godzinie 17:30 nawet. Dieta ramowa się nazywa. Taki był plan. Może nawet sobie pomyślałem, że może by było zebrać kilka osób, które byłoby chętnych, żeby nagrać, żeby w coś pograć na Twitchu. Na przykład bardzo ostatnio popularna gra jest Among Us. Among Us. O, to jest ciekawa gra. To jest gra socjalna, gdzie spotyka się 10 chyba teammateów, czyli łączymy się, 10 osób się łączy i razem wykonujemy różnego rodzaju zadania, razem po prostu śledzimy przestępcę. Więc ja myślałem, żeby nawet w ramach takiego hobby, ktoś mnie spytał o hobby, zrobić coś takiego, że spotykamy się, gramy razem w jakieś tam gry wspólne sieciowe, no i jednocześnie streamując na Twitchu. Więc coś w ten deseń pomyślałem, żeby zrobić. Jednocześnie, żeby poznać inne osoby, pograć, pogadać w takiej atmosferze. Bo Twitch jest bardziej właśnie do gier. Co jaki czas jest nowa edycja kursu Spring Boot 2, bo rozumiem, że tak od ręki nie można kupić, kiedy chce. Tak, to jest edycja, zazwyczaj edycje są co kilka miesięcy, 3, 4, 5, 6 miesięcy, mniej więcej tak. Nie mam na to reguły, ale no mniej więcej od 3 do pół roku się pojawia kolejna nowa edycja. No i nie można kupić od ręki. Przed twoim wyjazdem do Norwegii miała być kawka, czy będzie? O, faktycznie, zapomniałem, wiesz co, akurat tyle mam na ten moment pomysłów, że po prostu będę brał te tematy, które będą się cieszyły największym zainteresowaniem, więc jak się będzie cieszyło dużym zainteresowaniem, to jak najbardziej zrobię. Czy jeśli nie jestem w akademii, a dziś jestem na live, to otrzymam dostęp do kodu do GitHuba? Ale już podrzucałem kod na czacie. Czy jeśli nie jestem w akademii, a dziś jestem na live? Kod do GitHuba podrzuciłem na czacie za trzecim razem, bo pierwsze dwa razy mi się nie udały. Czy junior znający angielski powinien ruszać do pracy za granicą? Będzie trudno z tego względu, że raczej osoby, firmy, które zatrudniają cię, boją się zatrudniać obcokrajowców, juniorów. Ponieważ zatrudnienie osoby z zagranicy wiąże się z dużym ryzykiem, że dana osoba się nie sprawdzi, że dana osoba będzie miała inną kulturę, która nie będzie pasowała do organizacji, że dana osoba nie spodoba się w nowym kraju. Naprawdę pracodawca ponosi duże ryzyko zatrudniając osoby z zagranicy, a tym bardziej jeszcze większe ryzyko ponosi zatrudniając juniora, więc obawiam się, że jak najbardziej junior powinien ruszać, ale to może być duże wyzwanie i to naprawdę trzeba było się nieźle namęczyć, żeby właśnie
się tak znaleźć. Czy mój angielski mocno się poprawił? Nie wiem. Ciężko mi to powiedzieć z punktu widzenia pierwszej osoby. Na ten temat będę, na temat angielskiego i jak w ogóle, czy angielski jest potrzebny do komunikacji, chcę zrobić odcinek vlogowy. Może zrobię go w przyszłym tygodniu. Ale ciężko mi powiedzieć. No na pewno się poprawił, na pewno. Ale cały czas czuję barierę, że jednak angielski to po prostu musi być na jeszcze wyższym poziomie. Ogólnie tęsknisz do rodziny czy znajomych? Kurczę, i teraz mam być szczery czy miły? Bo co jeżeli mnie moja mama ogląda i moi znajomi mnie oglądają? Nie no, śmieję się. Ogólnie nie tęsknisz. Wiesz co? Raczej nie tęsknię z tego względu, że wiem, że i tak nic nie zrobię. Wiem, że nie jestem w stanie wrócić do Polski ze względu na COVID-a, więc może po prostu ta świadoma część mnie przejmuje kontrolę, że i mówi mi: Przemek, i tak ci nie warto tęsknić, bo i tak w tym momencie nic nie zrobisz. I tak do Polski teraz nie wrócisz. Mimo że do Polski miałem wracać co 2 tygodnie na weekend, to ze względu na COVID nie wracam w ogóle. I może specjalnie to robię, że nie nakręcam się, bo i tak wiem, że nic nie zrobię. Bo co innego jest móc, bo czasami jest taka sytuacja, że tęsknimy za kimś, ale jednocześnie mamy możliwość do kogoś z kimś się spotkania. W tym momencie jest to niemożliwe, żeby się z kimkolwiek spotkać, więc moja po prostu syndrom tęsknoty jest na ten moment wyłączony. No nie, no chciałbym wrócić do Polski, no nie ukrywam, no ale po prostu no co zrobię, nic nie zrobię. Co z e-bookiem, książką? Książka chyba już mówiłem, tak, że edycja 51 egzemplarzy jest już gotowa, raczej idzie do zamówienia w przyszłym miesiącu, a jeżeli chodzi o e-booka, to na razie jeszcze nie wiem, na razie nic nie wiem. Na razie książkę chcę skończyć do końca roku na święta. Nie pytaj mnie, nie wiem, wiesz co, mam jeszcze kiepskie rozeznanie, ile kto zarabia w Norwegii, jak wyglądają branże. Ciężko mi powiedzieć, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. Wiem, ile mniej więcej programiści zarabiają, ale jest fajna strona, która pokazuje, ile kto zarabia. Zarobki. Gdzie ja to wrzuciłem? Jest taka ładna strona. Chyba tu. Widzę, że tutaj klikałem. Payscale. O, to jest strona, na której możesz sprawdzić zarobki każdego. Aha. Dobra. I polecam ci tą stronę, bo na tej stronie możesz zobaczyć sobie, ile zarabia dany człowiek. Czyli na przykład średnio zarabia programista w Norwegii tyle rocznie, no i jeszcze można to dostosować, czy jesteś na przykład seniorem, czy jesteś CTO, czy jesteś kimś tam, w jakim mieście żyjesz, w jakim języku programowania, więc polecam tą stronę. Ja jeszcze oczywiście tą stronę mogę podlinkować na czacie. Podlinkowuję stronę na czacie. Można sobie zobaczyć, wpisać sobie swój wymarzony zawód i zobaczyć, ile można zarobić w zależności od doświadczenia i nawet regionu, w którym się mieszka i od umiejętności. Gdzie wysłałeś te kody? Nic nie dostałem. Wiesz co, bo te kody, po te kody zgłaszasz się do mnie. Po te kody zgłaszasz się do mnie i później razem pokazujemy ci, jakie kursy możesz wybrać. Bo na ten moment są jeszcze te kursy, są chyba 3 tylko i wyłącznie kursy, dlatego też ich nie udostępniałem. Natomiast w niedługim czasie, co miesiąc będzie powstawał nowy, który będzie można wykorzystać. Co sądzisz o prywatnych uczelniach? Wiesz co, prywatne uczelnie są dobre, jeżeli chce się zrobić w łatwy sposób zdobyć papier. Więc jeżeli szybko chcesz zrobić magisterkę, niekoniecznie się czegoś nauczyć, tylko chcesz iść po papier, ewentualnie chcesz sobie zrobić uprawnienie, bo żeby na przykład uczyć w szkole, to trzeba mieć uprawnienie, skończyć pedagogikę,
no to uczelnie prywatne są najlepszym sposobem, żeby szybko zdobyć wykształcenie, niekoniecznie wiedzę. A na uczelnie prywatne idziemy, żeby zdobyć wykształcenie, a nie wiedza. Takie jest moje zdanie. Może jakieś szkolenie mocno zorientowane na bazodanowca? Proponuj. Ja nie jestem zawziętym bazodanowcą. Oczywiście, że jestem backendowcem, no to korzystam dużo z baz danych, ale to też nie implikuje tego, że ja jestem super bazodanowcem, więc jak masz jakiś pomysł, najlepiej jak napiszesz na byczej zagrodzie, zobaczysz ile ludzi się na to zgłosi, może osoby dodadzą jakieś propozycje tematu. Jak coś takiego się, jak grupa się zbierze, to jak najbardziej. Dożywotnio. Na jak długo mam dostęp do materiałów Akademii Spring? Dożywotnio. Jednak na zrealizowanie certyfikatu masz tylko pół roku. Taki wymóg. Czyli dożywotnio masz dostęp do wszystkich materiałów i aktualizacji przede wszystkim. Sprytna konfiguracja, że produkcyjnie poprawisz. Wiesz co, ja tam widziałem, że mam dużo literówek. Akurat dziękuję za zgłoszenie. Jak najbardziej dziękuję za zgłoszenie. Na pewno poprawię, ponieważ te kursy będę rozpisywał. Ponieważ tutaj na ten moment mamy tylko i wyłącznie jeszcze nieklikalne linki, ale niedługo po prostu uzupełnię tą stronę, żeby każdy, kto sobie wejdzie w dany kurs, w dane szkolenie, żeby wiedział, co tam jest, co go czeka, czy warto się nastawiać, czy warto się przygotowywać. Więc jak najbardziej tą stronę będę modyfikował. Przemo, czy używasz fotel IKEA Mac Plus? Wiesz co, nie mam pojęcia. Ale skoro to Norwegia, to bardzo możliwe. Nie wiem, jak sprawdzić nawet. To nie jest fotel mój, to jest fotel, który dostałem od właściciela tego mieszkania. Oddał mi swój fotel, więc nawet nie wiem, jakiś tam randomowy fotel. Nawet wygodny, ci powiem. Wiesz, nie ma tych feature'ów, żeby się odsuwać, ale spoko. Taki jest plan, żeby zrobić to na początku przyszłego roku. Żeby zrobić szkolenie z Kubernetesa, tak? Żeby zrobić szkolenie z Kubernetesa na początku przyszłego roku. Czy wystawiasz faktury VAT na kursy? Zdecydowanie wystawiam faktury VAT staram się rozliczać ze wszystkiego najwyższym poziomie. Tak jak powiedziałem, jak mam jakieś donaty, to staram się je rozliczać. Raczej nie, staram się ich nie rozliczać, żeby nie udokumentować dochodu, ale jak najbardziej w pełen sposób mam tutaj zautomatyzowaną model zakupowy, więc jak wybierzesz sobie jakiś kurs, zapisz się, to od razu możesz tutaj podać dane do faktury i jak podasz dane do faktury, no to od razu dostaniesz oczywiście gotową fakturę na maila. Cześć, jak wygląda sytuacja ze stażami w Norwegii. Wiesz co, przepraszam cię, ale rynku pracy jeszcze tak dobrze nie znam, żeby odpowiedzieć na to pytanie, jak wyglądają staże w Norwegii. Ciężko mi powiedzieć, jeszcze nie mam rozeznania na rynku. Skąd ty czerpałeś wiedzę ucząc się Springa? Wiesz co, ja czytałem książki, obie przeczytałem książki, szczerze ci powiem, te, które trzymam tutaj w rękach. Obie przeczytałem książki. Tą częścią byłem zachwycony, natomiast najnowszą wersją, no jestem zawiedzony, ale uważam, że to jest jedna z najlepszych pozycji do nauki Spring Boota i tak właśnie Springa samego. I w ten sposób właśnie się nauczyłem Springa. W ogóle nauczyłem się używać Springa, wykorzystywać Springa, a później to już praca w projektach mi dużo wiedzy ugruntowała, no i w połączeniu z dokumentacją techniczną tak się nauczyłem Springa. Więc przede wszystkim przeczytałem książki, później w projektach dużo pracowałem, tylko i wyłącznie praktycznie w Springu, no i cały czas wiedzę uzupełniałem o wiedzę z dokumentacją związaną. No tylko to jest długa ścieżka, tak? No bo przeczytać książki, później patrzeć dokumentację, no to jest jednak dużo czasu na tym straciłem. Teraz wiem, że mógłbym się Springa nauczyć dużo szybciej. No i będąc tego świadomy, zacząłem tworzyć również kanał na YouTubie, ponieważ brakuje tej wiedzy, takich dobrych materiałów do nauki Springa, a jednak robiąc taki pokaz, czyli takie szkolenie online, można się nauczyć najszybciej.
Gdy zostaniemy zatrudnieni na umowę o pracę, to mamy serię szkoleń BHP, rozliczenie czasu, pakiet motywacji, trzeba się starać i pracować dla firmy. Czy gdy zatrudniasz się jako kontraktor, pierwsze dni też tak wyglądają? Nie. Jeżeli pracujesz na kontrakcie, to szkolenie BHP, szkolenie PPOS, szkolenie tym podobne, tak nie wyglądają. Nie ma tego szkoleń, bo to jest tylko i wyłącznie obowiązek pracodawcy, żebyś dostarczyć ci szkolenie BHP, pierwszej pomocy i tak dalej, tylko dla nowych pracowników. Kiedy pracujesz na B2B, czyli na kontrakcie, no to ty jesteś swoim pracodawcą, czyli ty musisz sobie zapewnić takie szkolenia. Wędkarstwo. Kiedyś próbowałem w dzieciństwie, nic z tego nie wyszło. Na szkolenie używasz Windowsa. Jak to wygląda w obecnej firmie poprzednich? Orientujesz się, jak generalnie wygląda sytuacja w innych firmach? U mnie we firmie są do wyboru dwa systemy operacyjne, albo Windows, albo Mac. Linuxa jakoś nie aprobują Norwegowie. Ale na dobrą sprawę w każdej firmie możesz używać swojego ulubionego systemu operacyjnego. Tym bym się nie przejmował, bo to jest tylko i wyłącznie kwestia preferencji. A używanie danego systemu operacyjnego tylko dlatego, że jest modny, że jest jakiś trendy albo jest jakaś presja społeczeństwa, żeby z niego korzystać, zupełnie nie ma sensu. Używaj takiego systemu operacyjnego, jaki ci najbardziej wygodnie. W projekcie jednego z twoich podopiecznych zwracane było response entity, a dziś na live mówiliśmy o DTO. Jakie jest podejście zalecane? Różnice wady. Powinno się zwracać response entity tak najbardziej czysto, tak najbardziej prawilnie, to powinno się zwracać w ten sposób. Response entity, a w response entity jako parametr przekazujesz DTO. W ten sposób. W ten sposób. Tak? Czyli response entity to jest nic innego jak typ opakowujący, który zawiera w sobie oczywiście obiekty DTO. I zwracamy response entity, w tym przypadku status OK, no i z body, jakim jest lista DTO. Więc oczywiście jedno i drugie należy stosować. Dobre pytanie. Czy w Akademii Springa zagadnienia tłumaczysz tak było dokładnie jak na swoich strumykach? Wydaje mi się, że nawet bardziej, bo wiadomo, strumyk ma to do siebie, że trochę tutaj pogadamy, tutaj trochę porozkojarzymy się, tutaj trochę takie pitu-pitu, natomiast wydaje mi się, że w Akademii Spring jest więcej takich materiałów, gdzie mówię tylko i wyłącznie na dany temat. Jak mówię na przykład na temat mechanizmów autoryzacji, to mówię od początku do końca na temat tylko i wyłącznie mechanizmów autoryzacji. Więc wydaje mi się, że nawet bardziej dokładnie. Kiedy zamierzasz przestać być programistą? Nie wiem, bo jest dużo, dużo ciekawych dróg życia. Na razie programowanie mnie dosyć bardzo wciągnęło. Wydaje mi się, że całkiem nieźle odnajduję się jako team leader i jak już jestem team leaderem, to przestaję tak dużo programować, bo skupiam się na zadaniach związanych z zarządzaniem zespołu, zarządzaniem projektów, tworzeniem zadań, dbanie o swoich podopiecznych, więc już programuję może nie w 100%, ale mniej więcej tak w 60%, bo 40% to jest czas na spotkania projektowe i tak dalej, więc podejrzewam, że być może kiedyś tam hierarchia awansuje, no i naturalna kolej rzeczy, że przestaje się być programistą. Natomiast w branży IT planuję pozostać. Też myślałem, żeby zostać, nie wiem, właśnie osobą, która byłaby takim rodzaju mentora w IT, żeby nie programować, ale na przykład pomagać ludziom się rozwijać i po prostu robić takie spotkania mentoringowe, ewentualnie jakiegoś rodzaju doradztwa, szkolenia, więcej szkoleń, chociaż nie wiem. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Na ból pleców w programisty najlepiej poleżeć na kobiecie. Ech. Te heheszki. No powiem ci, że Norweżki są ładne. Bardzo ładne. Przygotujesz listę pytań rekrutacyjnych według ciebie na juniora?
Swoją listę pytań. O, to jest dobre. To jest dobre na wpis na blogu. Aha, właśnie, na bloga muszę napisać listę pytań, jakich ja dostałem. Zapomniałem o tym. Bo jeszcze obiecałem, że zrobię listę pytań rekrutacyjnych, jakie ja dostałem. Postaram się to zrobić w tym tygodniu, bo zapomniałem. Faktycznie zapomniałem. Ale jeszcze taka lista pytań, które ja bym zadał na juniora, też jest ciekawa. Oczywiście jako wpis na bloga. Zagraj z nami w... To coś. Nie wiem, co to. Co to jest? Co to jest za gra? Znaczy, jak miałbym już coś zagrać ze swoimi widzami na live'ie, to raczej ja bym preferował jakieś takie gry społeczne, żeby było jak najwięcej osób mogło się zaangażować, dołączyć do nas. No jednocześnie, żeby to były takie gry proste, typu nie wiem, właśnie na przykład jak Counter Strike jest, więc nie trzeba mieć wiedzy, żeby grać w tą grę, wystarczy chodzić i zabijać. I to jest proste reguły. O, to chciałem ująć, tak? Czyli zagrać w taką grę, gdzie są najbardziej proste reguły. Boję się takich bardziej zaawansowanych gier, że tutaj trzeba by było dużo czasu poświęcić, zanim w ogóle zrozumie się zasady gry, tak? Bo tutaj są jakieś tam rasy, zwierzęta, jakieś statki. Ja się boję, że dużo czasu pochłonie mi, o jakieś rozbudowy, pochłonęłoby mi i innym osób, które chcą się pobawić razem na poznanie zasad gry. A mi chodzi, żeby pograć w takie gry, które byłyby no proste. Spring w akcji wydanie 4, 3, 5 okrojone. Co polecasz? Wiesz co, jak dla mnie to 4, ale 5 też ma swoje zalety i w tym celu polecam ci mój artykuł. I tutaj też ciekawe komentarze się pojawiły. A nie. To w takim razie na tym, na Facebooku pod tym postem pojawiły się ciekawe pytania. Czy nie mógłby się robić co tydzień na przykład 30-minutowego Q&A w takiej różnej motywacji nowych... luźnej rozmowy motywacji nowych programistów. A co byś chciał usłyszeć w takim Q&A? Tak pogadać sobie zwyczajnie? Czy chciałbyś, żebym zrobił jakiś wykład motywacyjny, może już nie techniczny, ale motywacyjny? Ja w ogóle myślałem, żeby na Instagrama coś takiego robić. Żeby na przykład na Instagramie sobie codziennie wrzucać jakieś takie w formie Instastory. Instagram. O, właśnie w formie Instastory wrzucać sobie właśnie do tego, do relacji jakiegoś po prostu codziennie jakąś informację na temat, co się stało, co warto uczyć, co warto zmienić. Więc właśnie myślałem, żeby wrzucać to właśnie w Instastory. Coś takiego. Aha, czyli jak chcę wykorzystać kod na architekturze mikro, to muszę czekać i odezwać się. Tak, bo to dostęp do zapisów będzie dopiero wiadomo po szkoleniu danym, bo bo najpierw muszę mieć to wideo, później muszę je obrobić i dopiero będę mógł je udostępniać. Więc taka kolej rzeczy. Jeszcze raz możesz wytłumaczyć kody do streamów, czyli 5 kodów i mogę sobie wybrać z tych streamów, które teraz będą. Czy tych, które były też? Z tych, które będą i były. Tak, to jest wystarczająco jasne. Czy jak masz 5 kodów, to możesz sobie wybrać jedno ze szkoleń, które było do tej pory. Oczywiście, jeżeli zostało one udostępnione, bo któreś szkolenie chyba nie zostało zapisane z tego względu, że coś był problem z zapisem. Więc nie jestem w stanie też zagwarantować, że zapis się powiedzie. Tutaj trzeba przyjąć taką uwagę, że w momencie na przykład jak coś by się stało i na przykład szkolenie z testów by się na przykład nie powiodło, to nie jestem w stanie obiecać zapisu z tego szkolenia. Ale na pewno szkolenia będą przynajmniej raz w miesiącu i będziesz czego wybierać. Czyli jeśli zrobię kurs więcej niż pół roku, to dostanę code review? Tak, bez obaw. Na dobrą sprawę, do kursu możesz przystąpić teraz. Jak będziesz miał jakieś problemy, to pytanie możesz zadać w każdej chwili. Code review do twojego projektu końcowego również do mnie otrzymasz w każdej chwili. No tylko wiąże się to z tym, że na zdobycie certyfikatu masz tylko 30, tylko pół roku. Bycza Zagroda, grupa zamknięta. Wysłałem prośbę i długo brak odpowiedzi.
A co do faktury, szansa na proformę jest? Pytam, bo mam budżet szkoleniowy PS Super Life. Dzięki. Tak, Bycza Zagroga, grupa zamknięta, musi czekać na zatwierdzenie moderatorów. Co do faktury, to niestety tylko i wyłącznie jest możliwość faktury przy dokonywaniu płatności. Nie mam niestety proformy. Czy twoim zdaniem podczas rekrutacji osoby po prywatnej uczelni są gorzej postrzegane, a wręcz może być to sytuacja, że są traktowani tak jakby studiów w ogóle nie mieli? Wiesz co? Nie sądzę. Na dobrą sprawę to wszystko zależy na jakiego rekrutera trafisz, bo trafisz na rekrutera na przykład na mnie i na przykład dla mnie nie jest istotne wykształcenie. Wolałbym na przykład taką osobę, która na przykład jest samoukiem i sama się uczy i dodatkowo zrobiła studia, magisterkę, niż tak magisterkę prywatnie, niż taką, która by powiedziała: studia są bez sensu, ja ich nie robię, więc ja jestem samoukiem, ja nie chcę studiów, bo to się nie opłaca i nie jest to ważne. Więc ja bym wolał osobę, która mimo, że właśnie jest samoukiem, jeszcze dodatkowo skończyła studia. Więc dla mnie skończenie studiów to jest dodatkowy plus, ale przede wszystkim się liczą umiejętności. Więc ja bym nie trafiał na po prostu na bycie gorzej postrzeganym, bo wszystko zależy, co robiłeś od poniedziałku do piątku. Bo jak idziesz na studia prywatne, to zazwyczaj studiujesz na przykład tylko i wyłącznie w weekendy, a jak na przykład od poniedziałku do piątku poświęcasz czas na naukę, na bycie samoukiem albo ewentualnie już pracujesz w zawodzie, to jesteś na wygranej pozycji, może nawet lepiej, niż byś skończył studia dzienne. Czy sam zatrudniłbyś, poleciłbyś juniora, który jest po twojej akademii? No kurczę, ty widziałeś, jakie projekty tam robią. Te projekty, które pokazywałem teraz, ja jestem naprawdę pod głębokim wrażeniem, że takie projekty fajne wychodzą i to jest naprawdę dużo, dużo, dużo. Serce mi się raduje i chce mi się w tą akademię inwestować jeszcze więcej. Jednak tutaj od razu zaznaczę, że to nie jest tak, że ktoś przystąpi do akademii i od razu posiądzie skille, no bo jednak to dużo zależy od osoby, która poświęca czas na naukę, bo samo dołączenie do Akademii Spring nic ci nie pomoże. Tutaj trzeba dużo poświęcać czasu, żeby właśnie się rozwijać. I faktycznie chyba już coś z kręgosłupem czuję. Czuję, że kolejna godzina i może jeszcze nie ból, ale czuję taki dyskomfort w lędźwiach. Czy Quarkus wyprze Springa? Może tak, na ten moment nie ma szans, ale jest taka perspektywa. Ale na pewno nie w najbliższych latach. Więc spokojnie po prostu można inwestować w Springa. Ja cały czas Springa Quarkusowi się przyglądam, ale ja jeszcze po prostu w niego tak nie wierzę. Tym bardziej, że w Springu powstało już mnóstwo projektów, które musi być utrzymane, więc tutaj praca w Springu jest pewna. W Quarkusie no, tych ofert pracy jest bardzo, bardzo mało. Pracuję w dobrej amerykańskiej firmie jako software engineer. Niestety ostatnio zajmuję się analizą danych, przez co mam marne perspektywy na rozwój i zostanie seniorem. Pojawia mi się opcja bycia junior DevOpsem w innym teamie za takie same wynagrodzenie. Oba tematy mi pasują. Jak myślisz, co powinienem zrobić? Ojej, nie mogę podjąć decyzji za ciebie, ale mogę powiedzieć ci, co bym zrobił na twoim miejscu, gdybym był tobą. Ja bym bez wątpienia poszedłbym na DevOpsa. Bo praca z danymi mnie nie pociąga, jest dla mnie nieatrakcyjna, ale to jest moje subiektywne zdanie. Praca z danymi mnie nie pociąga, ale na przykład bycie DevOpsem, no kurczę, jak już jesteś software engineerem, a programistą, dodatkowo jeszcze masz skille DevOpsowe, no to już w ogóle rynek jest twój, tak mi się wydaje przynajmniej. No i temat dużo bardziej ciekawy, przyszłościowy. W jaki sposób z serwera korzystają gry typu Among Us? Bo zakładam, że nie przez ciągłe wysyłanie requestów, może przez sokety. Wiesz co? To są taką najprostszy scenariusz, jaki można zrealizować. E,
To jest nie wiem, ale taki najprostszy scenariusz to są sokety peer to, nie sokety, tylko serwery peer-to-peer. I to działa w ten sposób, że jak jesteś użytkownikiem i chcesz zagrać z innym użytkownikiem, to wysyłasz request do soketa, do serwera i wówczas serwer paruje wszystkie osoby, które chcą się połączyć w jedną grę i wówczas tworzy pomiędzy nimi powiązanie, łączenia. Czyli serwer jest tylko i wyłącznie do inicjalizacji spotkań uczestników. I tak działają zazwyczaj budżetowe gry, których nie stać na serwer, że po prostu serwer inicjalizuje spotkanie. I tak mi się wydaje, że tak działa dokładnie Among Us, bo tam jest coś takiego jak ustawienia hosta gry. Ktoś może być hostem gry. Więc podejrzewam, że serwer służy tylko i wyłącznie do inicjalizacji, a hostem jest konkretny gracz. Miło było Cię widzieć, Byku, ponownie. No, siemka, dzięki za wbite. Jest jakaś różnica między software, engineer, programmer albo developer? Nie, to jest bardziej semantyczna. Więc tutaj raczej bym nie wchodził w semantykę, bo to jest na dobrą sprawę ile po prostu, wiesz, ile ludzi, tyle teorii i każdy dorobi do swojej widzimisia. Więc na dobrą sprawę raczej ja bym się w to nie zagłębiał. Na dobrą sprawę to wszystko to samo. Jak najszybciej zostać senior developerem? Wiesz co, to jest takie dobre... Ja mam taką percepcję, że senior developer to nie jest ta osoba, która świetnie programuje, tylko senior developer to jest ta, która rozumie potrzeby biznesu i ma świetne kompetencje miękkie. Jeżeli ja wiem, czego potrzebuje klient, jeżeli ja wiem, jak pociągnąć dane zadanie od początku do końca, można mi zaufać, można mi powierzyć zadanie, to jestem senior developerem. Junior developer to jest zazwyczaj osoba nie tylko i wyłącznie, która ma niższe skille techniczne, ale też na przykład ma problem z wykonaniem danego zadania, nie jest samodzielna, nie można takiej osobie zaufać, powierzyć kluczowego zadania, ponieważ no, taka jest moja percepcja, że senior developer to jest osoba, która posiada właśnie umiejętności miękkie i pozwala zaspokajać potrzeby biznesu. Więc najlepiej się z taką osobą właśnie rozmawia, komunikuje. Kwestie techniczne są drugorzędne dla mnie. Jakie zadania algorytmiczne miałeś na rozmowie o pracę? Umówmy się, że ja tutaj postaram się w tym tygodniu jeszcze napisać na ten temat artykuł, o tym już mówiłem. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o jakiś front w naszej aplikacji, byłoby najprościej użyć Vue. Nie wiem, o jakiej aplikacji mówisz, ale Vue jest na jednym z najpopularniejszych na chwilę obecną, chyba najszybciej się rozwijającym frameworkiem webowym. Ram pam pam. Podaż zagadnienia wiedzy dla Java Developera w zależności od poziomu. A w sensie w tym artykule, wiesz co, mogę się postarać. Będę chyba pamiętał. A możesz zrobić film typu rozmowa rekrutacyjna, na przykład z kimś z akademii z poprzednich części, taki live interview. A też ciekawe. No zobaczymy, zobacz. A właśnie, to zapytam na swojej grupie, czy ktoś chce live interview. Ej, to by było ciekawe, no, to by było ciekawe. Że ja jestem rekruterem, ale to by było trochę takie subiektywne. No i później na przykład można by było powiedzieć, na co bym zwrócił uwagę, jak wygląda CV, to by było ciekawe. To by było naprawdę ciekawe. Tak, że na co zwracam uwagę, co wypadło dobrze, co wypadło źle. Takie podsumowanie na koniec. Fajne, fajny temat. Czy jest sens dla programisty robić magisterkę, czy zdecydowanie wystarczy inżynierka? Jak masz możliwość, to idź na... Wystarczy inżynierka, ale jak masz możliwość, to idź do jakiejś szkoły zaocznej i zrób tą magisterkę, bo to jest tylko... 3-4 semestry, tym bardziej teraz w trybie online, bo wszystkie uczelnie zamknięte, więc ja mi się wydaje, że zrób teraz, im wcześniej zrobić, tym lepiej i mieć z głowy, bo później są różne rodzaje programy, awanse, które po prostu zależą od tego, żeby być magistrem.
I na przykład taka ciekawostka, jak się interesowałem pracą za granicą, to na przykład w krajach Beneluxu bardzo patrzą na wykształcenie. Na przykład programista to jest osoba, która musi mieć wykształcenie wyższe. Znalazłeś jakąś fajną Norweżkę? Raczej nie, no poznałem parę, ale co? Ale tylko poznałem i mamy kontakt. Ale Norweżki są fajne, ładne są, bardzo ładne dziewczyny, bardzo. Bardzo ładne, sympatyczne. Czy spotkałeś kiedyś pracę programisty, żeby w pracy programisty był wymagany magister, czy według ciebie warto iść na uczelnię prywatną? Nie zależy na papierku, oczywiście pracując. Jeśli nie zależy na papierku, oczywiście pracując, czy w późniejszych ścieżkach rozwoju jak analityk, nie pomoże. Tak, tak, tak jak powiedziałem. Jest wiele firm, zazwyczaj spółki Skarbu Państwa, które wymagają od ciebie, żebyś miał wykształcenie wyższe, jeżeli chcesz awansować. Jeżeli nie możesz awansować na przykład na PM-a albo na jakiegoś architekta, jeżeli nie masz wykształcenia wyższego. Oczywiście takich instytucji jest mniejszość, ale raczej bym sobie nie blokował ścieżki kariery. Jeżeli to jest łatwy sposób do zdobycia papierek, no to czemu po niego nie sięgnąć? Tym bardziej, że sięgając po papierek pokazujemy siebie, że no staramy się, że nam zależy, że nie zignorowaliśmy tego, że nie jesteśmy obojętni. Mi się wydaje, że warto włożyć trochę wysiłku. To nie jest trudne. To nie jest trudne, tylko trzeba się po prostu do tego, no trzeba mieć nie tyle zacięcie, ale no trzeba podjąć tą decyzję i być wytrwałym w jej dążeniu. Ale zrobienie magistra to nie jest wyczyn w dzisiejszym świecie, więc mi się wydaje, że warto. Bo nie wiadomo, na którym etapie życia to się przyda. A im później, to trudniej. Czy nie chcesz się przeprowadzić do UK do końca roku, czas, by się przeprowadzić bez problemów? Myślałem o UK. Nie znalazłem pracy w UK, szczerze mówiąc, chociaż startowałem na początku do UK. Jeszcze nie wiem, gdzie mnie nogi poniosą. Czy warto uczyć się typowej algorytmiki? Polecasz jakieś strony, kursy? Wiesz co, miałem takie... Na ten moment nie pamiętam, bo nigdzie tego nie spisałem. Ale wiesz co, ci powiem, że na pewno algorytmiki warto się uczyć. Chociaż algorytmika to jest coś, co dobrze znają juniorzy, gorzej seniorzy. Ponieważ algorytmiki bardzo mocno uczą na studiach i na przykład ja już nie pamiętam połowy algorytmów, których miałem na studiach. No i mimo, że jestem seniorem, no to ja już z algorytmiki jestem słaby, bo nie pamiętam algorytmów, szczerze mówiąc. Wszystko zależy, do jakiej organizacji trafisz, do jakiej firmy trafisz, a jak trafisz do takiej, której się dużo pracuje z algorytmami, no to ci się przyda. Jak trafisz do firmy odpowiedzialnej za tworzenie na przykład jakichś tam sklepów internetowych, no to po co ci algorytmika? Więc wszystko zależy. Ale zazwyczaj na rozmowach kwalifikacyjnych pytają o tą algorytmikę, więc chociaż warto by po to, by było ją mieć. Czy stosuje się jeszcze manualnego Springa, czy już Spring Boota, a raczej się robi może Java EE? Wiesz co? Jeszcze kilka lat temu trend był taki, żeby stosować tylko i wyłącznie Springa. Teraz wszystko, co nowe, powstaje w Spring Boocie. Na dobrą sprawę z takiego czystego Springa nikt nie korzysta. Są jakieś projekty typu Legacy, typu kilka lat temu zostało założony taki projekt i trzeba go utrzymać, ale na ten moment zdecydowanie Spring Boot. No już mało który programista sięga po Springa. Dobranoc. Dobra, ja już też niedługo kończę, więc kończymy. Już proszę nie wysyłać pytań. Już proszę kończymy, bo już gardło mnie boli i też pora spać. Czy jestem w stanie ukończyć Akademię Springa pół roku, żeby uzyskać certyfikat jednocześnie studiując dziennie informatykę i pracując? O kurczę. No może być trudno, bo dużo rzeczy masz na głowie. Już praca i studia już jest dużo. Ale ci powiem, że miałem takiego absolwenta, który to wszystko pociągnął. To wszystko zależy od twoich predyspozycji zdrowotnych, fizycznych. No i czy masz dziewczynę, bo jak masz dziewczynę, no to wiadomo, trzeba się zająć dziewczyną, a nie Springa się uczyć, a nie być no-life'em. Później zostaniesz kimś jak ja, typowym no-life'em, który będzie siedział na live'ie i robił live streamy, bo nie ma innego życia. Zrobisz kurs o Kubernetesie? Wiesz co? Kursu może nie, bo ja nie jestem mistrzem Kubernetesa, jako umiem korzystać z Kubernetesa, ale nic więcej, więc
Nie będę udawał, że ja znam Kubernetesa. Ja Kubernetesa jestem w stanie zrobić z tego webinar i później poprowadzić jakieś warsztaty na temat Kubernetesa, ale nie, żebym zrobił jakiś obszerny kurs, bo ja nie czuję się wyjadaczem. Ja jestem programistą Java i jak programiście Java wypada znać Kubernetesa. I z tą wiedzą, którą będę miał, będę chciał się podzielić w ramach warsztatu i livestreama, ale nie, żeby zrobić o tym dedykowany kurs, bo tak jak powiedziałem, no nie ukrywam, nie jestem DevOpsem. Wspomniałeś o kompetencjach miękkich senior dewelopera. Czy to oznacza, że senior deweloper zarządza wymaganiami? Kto jest klientem senior dewelopera? Bardziej miałem tu na myśli to, że senior deweloper to jest osoba, która może brać udział w spotkaniach projektowych, służyć swoją wiedzą PM-owi. No i jeżeli PM zleci jakieś bardzo ważne zadanie, no to senior deweloper to zrealizuje. Że on po prostu zje na tym zęby, poświęci się, ale dowiezie zadanie. To nie jest osoba, która nagle powie, że a ja idę na L4, a niech to zrobi ktoś inny, ja tego nie umiem, a teraz głowa mnie boli, nie mam do tego siły. Często właśnie juniorzy mają takie podejście, że nie zależy im na projekcie, nie zależy im na dowiezieniu czegoś, po prostu robią coś na łapu-capu, no a senior developer to jest osoba przede wszystkim odpowiedzialna. I tą właśnie wykazując się odpowiedzialnością, wydaje mi się, że najłatwiej zostać seniorem. Co z tego tych znajomości? A, pytasz o Norweszki. Czas pokaże. Nie, no, czas pokaże. Czas pokaże. No jest problem w ogóle w nawiązywaniu relacji, bo jak zna się tylko i wyłącznie angielski, łamany angielski, no to ciężko jest dołączyć do jakiejś społeczności norweskiej. No wiadomo, że każdy będzie wolał rozmawiać w swoim natywnym języku, więc no mam znajome, ale no to ten kontakt jest taki nie taki naturalny, taki bardziej towarzyski, bo jednak jak chce się poznać kogoś na bliższej stopie, no to trzeba dobrze operować językiem zrozumiałym dla drugiej strony, więc raczej Norweżki nie będą chciały się przestawiać, żeby uczyć się angielskiego dla kogoś innego. Kwestia wygody i po prostu też poczucia humoru, bo to język wiąże się też z poczuciem humoru, więc to wszystko w jednym idzie. Czy senior meet junior wdraża się w projekt w innym czasie? Czy junior może wdrożyć się szybciej niż senior? Więc to raczej doświadczenie mi pokazuje, że junior się szybciej nie wdroży niż senior, no bo senior jednak ma to doświadczenie. Pracował, dużo widział, dużo słyszał, dużo wie, więc zazwyczaj seniorzy się wdrażają szybciej. W CTM-ie chcą OSGi i Swinga. Łatwe to? Pracowałem w CTM-ie. OSGi jest fajny, Swing jest stary. Czy łatwe to? Toporne to. Tak powiem. Nie jest to trudne. Nie powiem, że to jest... Nie. To na pewno to nie jest trudne. Odpowiadając na twoje pytanie, nie jest to trudne. Nie jest to trudne. Na pewno nie jest to trudne. Jest to nieco uprzykrzające, ale nie jest to trudne. Na pewno myślę, wydaje, że jesteś w stanie tego się nauczyć. Bo sam CTM to była moja pierwsza umowa o pracę i idąc do CTM-u nie znałem Swinga, nie znałem OSGi, ale w miarę szybkim czasie to zrozumiałem i to jest naprawdę przyjemne, łatwe, ale toporne często w stosowaniu. Często, żeby zrobić coś prostego, co Springu zajmuje, tak? No to w OSGi trzeba się naklepać kodu. Byku, biegasz trochę po Norwegii, po norweskich fiordach? No mało. Słabo jestem zorganizowany czasowo, bo mam pracę, mam livestreamy, bloga, YouTube'a, kursy i powiem ci, że słabo jestem zorganizowany czasowo, żeby właśnie robić sobie wycieczki, ale postanowiłem to nadrobić. Dlatego livestreamy nie będą co tydzień, tylko będą raz w miesiącu, żebym chociaż raz w miesiącu miał okazję wyjść sobie na fiorda. Ja poszedłem na prywatną uczelnię i zrezygnowałem na trzecim roku. 3 lata miałem prawie samą grafikę na etapie pracy inżynierskiej. Wszyscy programiści, którzy pracowali w zawodzie, zrezygnowali, bo uważali nas za prezentację, a ludzie, którzy nie umieli dokumentować kodu, dostali tytuł inżyniera. Ojej, na trzecim roku trochę szkoda, bo trzeci rok to zależy, czy to był inżynier, czy to był licencjat, ale na trzecim roku już by było troszkę szkoda. Wszystko zależy od programu, od uczelni, więc jak to było takie, ja jestem z założenia, że jak to było takie proste, no to można było nie chodzić na zajęcia, zaliczyć egzaminy i jakoś dobrnąć.
Pomysł na hobby. Norweżki. No teraz powiedz mi, jak szukać i jak zagadywać. Co myślisz o Dental Science? No ja bym się tym nie czuł. Ja raczej nie lubię grzebać się w danych, zajmować się sztuczną inteligencją. Ale też wydaje mi się, że programiści mają szersze spektrum znalezienia pracy niż Data Science. Czy zrobisz materiał, jak dodać płatność do swojej aplikacji? Ale to masz API. To jest API, TPay API. To jest naprawdę API restowe. O, nawet przeglądałem całkiem niedawno, więc... Ale to jest, nawet dokumentacja w Swaggerze jest, więc to jest tylko i wyłącznie nic innego jak REST API. Tutaj nie ma nic takiego po prostu Rocket Science. Ale można by było zrobić. Nie wiem czy na live'ie, no bo na live'ie niebezpiecznie takie rzeczy pokazywać, ale może jako pomysł na live streama, czemu nie? Jem pizzę, dzięki. Ja zaraz będę też coś jadł, mam nadzieję. Jak wdrożyć się szybciej do projektu? Z programowaniem nie mam problemów, ale ciężko zrozumieć aplikację, bo jest duża i dużo się dzieje. Sam mam ten problem, do tej pory nie jestem w stanie się wdrożyć aplikacji, w jaką pracuję, bo jest bardzo duża, skomplikowana i jest tam dużo mechanizmów. Ale wiesz co, najlepszy sposób to jest chyba trucie pupy swojemu project managerowi i innym zespołom. Innym członkom w zespole, żeby po prostu cię wdrożyli, żeby nic innego jak zadawanie pytań ci tutaj nie pomoże. Więc jak najbardziej idź do swojego project managera, powiedz mu: project managerze, jestem świetnym programistą, rozumiem kod i chcę, żebyś miał szybko dowiezione zadania, a żeby to było możliwe, no to musisz przeszkolić mnie z działania aplikacji. No i jak przedstawisz to project managerowi w języku korzyści, to myślę, że zorganizuje dla ciebie takie spotkanie. Tym bardziej, że jak znajdziesz więcej osób takie jak ty, które też ma problemy ze zrozumieniem aplikacji, znajdź kilku kolegów, którzy też czegoś nie rozumieją, idź do project managera, powiedz, że project managerze, będziemy szybciej pracować, jak nas przeszkolisz z systemu, no i wówczas takie szkolenie możesz wycebulić. Czy polecasz robienie certyfikatów z chmury, GCP, AWS? Warto wchodzić w temat chmur? Jak najbardziej, zdecydowanie. Chmury to jest przyszłość, wchodź w temat chmur. Zacznij od AWS-a, bo jest najpopularniejsze, ewentualnie GCP, bo w Polsce będzie najpopularniejsze, bo się otwiera data center, więc jak najbardziej certyfikaty z chmur rób. Pokazuj wiedzę, że masz, bo to jest temat przyszłościowy. Tak, kończymy. Sorry, kończymy. Troszkę mi spłakło, ale gdzieś wkładałem specjalnie w to. Dobra, przepraszam. Dla ładnej Norweszki nie nauczyłby się. Tylko na dobrą sprawę, gdybym miał się uczyć dla norweskiego, dla każdej ładnej Norweszki, to bym się uczył dla każdej Norweszki. Dobra, bardzo przepraszam, ale kończymy, bo ten już live stream trwa dosyć długo. Jeśli pracuje ty norweski, że pracujesz po marku, nie działa tylko, że norweski. Dobra, kończymy. Kończymy. Czy znasz jakieś opcje finansowania twoich kursów? Bony edukacyjne to ja akurat rozdaję dla członków. Dobra, moi drodzy, kończymy na dzisiaj, bo ja jeszcze muszę jutro wstać do pracy. A jeszcze chciałbym coś, parę rzeczy zrobić. Dobra, moi drodzy, ten stream się przedłużył. 20, 21, 22, 20, no 3,5 godziny. Dobra, moi drodzy, 200 osób zostało do samego końca, ponad. Okej, dobra, ja polecam zostać w kontakcie, najlepiej właśnie na Instagramie, dodając się, subskrybując kanał, dołączając do grupy, z tego względu, że takich inicjatyw będę starał się robić więcej, więc żeby mieć kontakt ze mną, z moimi materiałami, pozostajemy w kontakcie, na pewno takich inicjatyw będzie więcej. Okej, dzięki wielkie. Do zobaczenia, trzymaj się, pozdrawiam, cześć!